Okej. Czyli wygląda na to, że już zaczęliśmy. Tak, wygląda na to żywo. No więc pozwalam sobie powitać Marka Mazurkiewicza i Wojtka Tadeusza Mężyka w drugim spotkaniu UX-owym. Dzisiaj, zgodnie z tym, co ustalaliśmy sobie tydzień temu, będziemy się zajmowali stronami przeznaczonymi dla czytelników. No i one są dosyć takie, jakby to powiedzieć, charakterystyczne i wymagają odrębnego potraktowania, właśnie dlatego dzisiaj zajmujemy się głównie nimi. Przynajmniej mamy taki cel. Kiedyś postanowiłem sobie, żeby te strony były reprezentowane w sidebarze i też, żeby główna strona przeznaczona dla czytelników, czyli po prostu Wikipedia dwukropek dla czytelników, znalazła się jako zakładka w pierwszej, takim pierwszym, najważniejszym, głównym ciągu zakładek centralnego szablonu centralnej nawigacji metastron, obok takich linków jak dla czytelników, czy dla, przepraszam, wikipedystów, jak dla tych, którzy stawiają pierwsze kroki, ewentualnie tam dla ludzi tych takich związanych z instytucjami, glami, bla, bla, bla. No i co mamy w tym momencie? Wydaje mi się, że możemy się trochę sugerować tym, co media o nas piszą, w sensie te strony dla czytelników konstruować tak, żeby potem w mediach nie było pewnych stałych argumentów przez nich przedstawianych. Z drugiej strony wydaje mi się, że być może jak dziennikarz pisze o Wikipedii, to nawet niekoniecznie się pofatyguje coś poczytać o Wikipedii, a już tym bardziej nie pofatyguje się poszukać gdzieś czegoś w metastronach, ale no przynajmniej zastanówmy się właśnie nad tym, co nasze strony powinny zawierać, żeby ewentualnie czytelnicy mieli jakąś tam jasność sytuacji. Dzień dobry, też jestem. Szymon, przepraszam, że ci przerwę, bo wywołałeś dziennikarzy do odpowiedzi. Ja czuję się troszkę dziennikarzem, więc mogę tutaj pomóc chyba. Na razie komputer mi stygnie, więc mam trochę czasu przed obrobieniem jeszcze nowin Wikiradia. Także może masz pytanie po prostu jakieś konkretne do dziennikarza, który wchodzi na przykład na stronę Wikipedii, szuka jakichś informacji, to powiedz jakie. No zasadnicze pytanie jest chyba właśnie wchodzi i co robi, tak, i gdzie szuka. No więc pierwsza rzecz, jeśli dziennikarz wchodzi, no to wikipedia.org. Więc jeśli znajdzie, no Wikipedia wpisuje w Google, prawda, więc trzeba zobaczyć, co w Google'ach wyskakuje. Prawdopodobnie wyskakuje ORG przede wszystkim, albo polska Wikipedia od razu. No i główna strona Wikipedii jest dla niego bramą do dalszych poszukiwań. No i na pewno nas znajdzie na stronie, już wchodzę na główną stronę. W trybie anonimowym Mozilla pierwsze, co wyskakuje, to jest plwikipedia.org. No właśnie, no więc po lewej stronie szuka strona główna, losuj artykuł, kategorię, to go nie interesuje, dla czytelników. Informacje ogólne możliwe, ale tuż pod spodem jest kontakt. Więc jeśli chce się skontaktować z kimś, dowiedzieć się czegoś znaczy od osoby, no to na pewno wybierze kontakt. Mhm. I w ten sposób trafi na stronę, już otwieram, kontakt z wikipedystami. I tu są pierwsze kloki dla wyszukiwania i tak dalej o Wikipedii. Tutaj a jeszcze, jeżeli przewinie na sam dół, to na samym dole, najbardziej na dole każdej strony, mamy taki ciąg: zasady zaufania poufności, o Wikipedii, korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Gdybym był dziennikarzem, to bym właśnie kliknął w ten drugi z lewej, o Wikipedii. No tak, ale tutaj kontakt z wikipedystami, to właśnie przydałoby się, żeby na tej stronie był kontakt do rzecznika
Chociaż nie wiem, czy to jest, no bo rzecznik jest rzecznikiem stowarzyszenia bardziej niż rzecznikiem Wikipedii. No ale zauważmy, że to jest kontakt dla taki najbardziej podstawowy, a rzecznik to jest w zakładce dla mediów. To znaczy, bo w tej chwili jest tak, że wchodząc na kontakt, wchodzi na zakładkę od razu dla czytelników. Na przykład... Dla mediów jest dopiero później. Być może trzeba się zastanowić, czy kto jest pierwszym adresatem tej strony. Czy właśnie media, czy czytelnik, który może by chciał coś zmienić, może chciałby zgłosić błąd na przykład. No i to menu jest takie troszkę niezbyt czytelne. Ono tak jest porozrzucane, jakieś tutaj większe, mniejsze litery, nie wiadomo dlaczego, czy to jest zakładka, czy to jest, co to jest, nie? W sensie masz na myśli, że nie wiadomo, że to są zakładki tej powyższej linii, tak? Tak, no ja wiem, że po prostu jest tutaj dla czytelników akurat mi się otworzyło, ale pod spodem jest kontakt i też jest jakby takiej samej wielkości jak ten dla czytelników, ale jest pod spodem, więc tak... No, co jest takiej samej wielkości? Jest takiej samej wielkości napis kontakt. Aha, no to ciekawostka. Poczekaj, nie, no jest mniejszy kontakt od dla czytelników. Dobra, tak czy inaczej, bo to jest trochę inna sprawa. To ta sama nawigacja i my to będziemy zmieniali osobno, dlatego że May teraz robi takie listy rozwijane, więc to się zrobi w listy rozwijane. To jest zupełnie co innego. Robocza jakaś wersja na razie, prawda? Tutaj pytanie, czy na przykład chcemy, żeby osobną stroną było coś takiego jak Wikipedia dwukropek preskit. Bo jak teraz zobaczymy sobie na stronę Wikipedia dwukropek preskit, to... Ale zaraz, jak ty masz to znaleźć? Bo to na razie gdzie to jest? W kontakcie dla mediów. Która jest w tej chwili pod dla mediów. I myślę, że to jest zła taktyka, żeby inna była nazwa strony, a inna nazwa linku, który do niej prowadzi. To jest inna sprawa, oczywiście, to też prawdopodobnie będzie do zmiany, bo Wikipedia Preskit jest nazwą, nie wiem czy utartą, ale na pewno dosyć starą. Najważniejsze jest to, tak? A nie można by było zrobić, bo tu jest kontakt z wikipedystami dla czytelników, to jest to pierwsze, co widać. Natomiast tego kontaktu dla mediów po prawej stronie, gdzieś tam dalej, to już nie widać. Czy tutaj nie można by było dla czytelników i dla mediów obok zrobić? A dla edytorów na końcu? Tam jest edytowanie na końcu, to tak? To znaczy, chodzi o to, że w tej chwili kontakt jest podzielony na trzy części. Dla czytelników, dla edytorów i dla mediów. Taka jest struktura tego systemu, tak? I teraz pytanie, czy nie zmienić kolejności, Borys, ci chodzi? Czy w ogóle ta koncepcja nie jest czytelna? No tutaj po prostu to menu jest bardzo nieczytelne i to głównie z tego jest... Tak, no może nie wiem, dla mediów na początku dać, wtedy może to by było pod tym od razu widoczne. Dla czytelników jako drugi, no nie wiem, to zależy od polityki, prawda, czy kierujemy głównie tą stronę kontaktu do czytelników, czy do mediów, czy do edytorów, nie? Aż to polityka jest chyba taka, żeby każdy był zadowolony, więc pytanie się rodzi takie, kto będzie czegoś szukał pod zakładką kontakt? Czy bardziej czytelnik, czy bardziej dziennikarz? A ja wiem, że i ten. I tutaj trudno powiedzieć, kto bardziej, bo z jednej strony zależy nam na kontakcie z ludźmi, którzy na przykład chcą się dowiedzieć, dlaczego w ich biogramie jest błąd, albo, nie wiem, chcą dać zgodę na wykorzystanie ich informacji znajdujących się na ich stronie oficjalnej w Wikipedii, żeby w Wikipedii to było wykorzystane. I równie dobrze może też do nas się zwrócić z pytaniem jakiś tam dziennikarz, no to dziennikarz to wtedy dla mediów, ale tacy pojedynczy czytelnicy nie będący dziennikarzami są równie dla nas ważni. No dobrze, ale w jaki sposób jest ustalona w tej chwili ta hierarchia? Czy to po prostu ktoś sobie pomyślał, że lepiej będzie najpierw dla czytelników, potem dla edytorów, a potem dla mediów? Czy to wynika z jakichś statystyk? No i to jest taka sprawa, że my to robiliśmy z Polimerkiem na GDJ-cie
tym ostatnim, czyli 2012. Pamiętam. I my wtedy, wydaje mi się, że właśnie ustaliliśmy tę też kolejność. Aha, dlaczego? Czyli nie jest na podstawie jakichś statystyk, tylko tak po prostu wydaje wam się, bo tak też można oczywiście. To znaczy, jeżeli już, to bardziej Polimerkowi niż mnie. Ja to robiłem, natomiast wszystko było konsultowane ściśle z Polimerkiem na podstawie jego... Skoro Polimerkowi, to rozumiem, że to ma jakieś tam odzwierciedlenie w OTRS, tak? Raczej tak, no tak. No tak, bo on jest administratorem, znaczy obsługuje OTRS i dlatego ma pewnie większe dane na ten temat. To znaczy, podejrzewam, że ma raczej odczucie niż dane. To znaczy, nie wiem, czy ma dane, tak? Nie, chyba kojarzy tą rozmowę wtedy. Nie przypominam sobie, żeby tam była mowa o dane, tylko znaczy, raczej o... Ścisłych statystyk na pewno nie ma. To oczywiście, że nie ma. Chodzi o to, że on jako po pierwsze OTRS, po drugie prezes stowarzyszenia zbiera kontakt i z jednej strony, i z drugiej strony. Oczywiście inna sprawa jest taka, że ludzie, którzy do tej pory się chcieli skontaktować z rzecznikiem, szli do Pawła, a potem zarząd przez 2 lata bite nie miał żadnej informacji, co ten kontakt, który wyszedł do Pawła, jak potem się te ich ścieżki dalej układają. Więc Polimerek na przykład nie wiedział, co robią dziennikarze dalej, którzy zdecydowali się na napisanie czegoś do Pawła i być może dostali jakąś odpowiedź. Natomiast cała ta część dziennikarzy, która pisała do zarządu albo na OTRS, to Polimerek to zbierał, to wie. Statystyki na pewno możemy sobie zobaczyć na statystyki wyświetlania. Mamy 12 tysięcy ponad wyświetleń strony kontakt z wikipedystami, tylko 169 kontakt dla edytorów i 525 preskit. No i na przykład, czy jest sens w ogóle mieć osobną stronę z kontaktem dla dziennikarzy, która by ta strona właśnie jakoś streszczała wszystko to, co dziennikarze mogą się dowiedzieć o Wikipedii, bo w tym momencie mniej więcej tak to jest. Wikipedia, wolna encyklopedia została założona bla 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 przez bla bla bla, polska wersja pierwotnie PWS i tak dalej, i tak dalej. Dalej, że tam Wikimedia Foundation, kontakt do nas, aktualności, społeczność, statystyki, miszmasz. Czy jest sens robić to na osobnej stronie, czy zrzucić to wszystko, nie wiem, żeby te informacje były wyłącznie na poszczególnych stronach o Wikipedii, wykorzystanie, wyszukiwanie tam i ich podstronach, czy kontakt dla czytelników i dla dziennikarzy powinien być na jednej stronie, czy dla dziennikarzy, nie wiem, dać im zbiór jakichś linków odsyłających do innych stron, nie, właśnie o to chodzi. Czy dziennikarzy traktować jak najbardziej razem z czytelnikami, czy im dublować te informacje, które na przykład o historii Wikipedii można się dowiedzieć klikając na zakładkę o Wikipedii? Wydaje mi się, że tutaj potrzebne są oddzielne strony, bo jednak te osoby mogą mieć różne potrzeby. Spodziewam się, że dziennikarz chce napisać jakiś artykuł, tak, i może potrzebować takich informacji, jakieś podstawowe statystyki, czy ten wstęp, tak? A czytelnika byłbym jak trochę inaczej, jako tego, który albo znalazł błąd, tak, albo chciałby coś napisać i nie bardzo wie jak. No myślę, że to takie główne są dwa problemy, z którymi się mogą zgłaszać. Ale myślę, że to może być na jednej stronie, tylko żeby z sekcjami było, prawda? Czyli po prostu kontakt nie dzielić na oddzielne podstrony, tylko zrobić to na jednej stronie z odpowiednimi nagłówkami, że najpierw jest dla czytelników, potem dla edytorów i na dole dla mediów na przykład. I to byłaby jedna strona wtedy. No ale nie wiem, czy to znaczy, jest... teraz jest chyba tendencja do pojedynczych, długich stron. Mi się osobiście łatwiej szuka różnych rzeczy na wielu drobnych stronach, tak? Ale to może ja jestem dziwny.
No tutaj jest takie duże rozbicie, no, zbyt szczegółowe wydaje mi się. Jak kontakt, no to już powinien być, i tutaj sobie ktoś wybierze, czy jest czytelnikiem, bo jest i czytelnikiem, taki dziennikarz jest też z mediów i jest jednocześnie czytelnikiem, a może będzie edytorem. No więc to, gdyby to miał wszystko na jednej stronie, to chyba byłoby lepiej. Warto też pamiętać, że no wtedy w trakcie tej dyskusji wcześniej to było na jednej, tak? I wtedy to rozdzieliliśmy na te trzy podstrony. Więc... Ale jeszcze wróćmy do tych statystyk, bo ty mówiłeś, Szymon, że dla mediów było 500 ponad, tak? Mówiłeś o jakichś statystykach. Bo... No właśnie, czyli dla czytelników ile było, przypomnij? Dla czytelników, jako że to jest pierwsza od razu ta, którą się wchodzi, było ponad 12 tysięcy. 12 tysięcy zaraz zobaczę w ciągu jakiego czasu. Od początku września. Aha. Od początku września, czyli codziennie jest powyżej... A jak się przyklikasz inaczej, na przykład w nasz jakiś szerszy okres, 90 ostatnich dni, to będzie oczywiście dużo więcej. Tak, ale to jest mniej więcej średnio po 500 dziennie, no. Tak poniżej 500 to tam czasem schodzi, regularnie zresztą, co tydzień widać, że ludzie chyba w sobotę i niedzielę mniej to klikają, a bardziej ale, na tygodniu. O ile dobrze usłyszałem, to dla edytorów było dużo mniej niż dla mediów. Tak. Dobrze pamiętam. No to już tak. Jest wskazówka, że koniecznie trzeba przesunąć dla mediów w lewo, a dla edytorów na koniec. Mhm. Z drugiej strony bardziej chcemy do edytorów docierać może niż do mediów. Ale pytanie, czy tędy? No właśnie, do edytorów w ogóle, czy tędy? No, bo to chyba, wydaje mi się, że jak ktoś już poczuwa się do bycia edytorem, to niekoniecznie będzie wchodził w kontakt, raczej będzie właśnie wchodził na przykład w pomoc. Tak? I to jest właśnie ciekawa rzecz, bo to jest akurat napisane chyba dlatego, że tak jest na NVIDII. Zaraz zobaczę, tam jest taki tak zwany wstęp dla czytelników. Potem jest coś o artykułach, o licencjonowaniu. No jest właśnie też taka opcja, że można by skopiować dokładnie to, co mają na NVIDII. Właśnie niestety nie pamiętam, dlaczego jest to ten kontakt dla edytorów. No po prostu nie pamiętam. Mimo, że przecież ja przy tym siedziałem i być może nawet jak stworzyłem tą podstronę. A co tam jest? No mam takie wrażenie, że jednak tutaj by się przydała jakaś osoba, która zawodowo siedzi w user experience. Profesjonalista w tym temacie, żeby mógł orzec, czy rzeczywiście to powinno być rozbite na podstrony i kierowane do różnych adresatów, do różnych grup docelowych i czy rzeczywiście dla dziennikarzy powinno być jakoś bardziej wyeksponowane po lewej. Bo sami tutaj chyba niewiele wymyślimy w naszym gronie. No właśnie to jest ten problem, że myślałem do przedostatniej chwili, że będzie z nami Wojtek Pędzik, który no, nie jest ekspertem od user experience, ale przynajmniej jest ekspertem od jakichś tam kontaktów Wikipedii na zewnątrz. Polimerek też jakoś na razie nie odpowiadał. W tym gronie trudno cokolwiek zrobić. Zresztą w ogóle trudno zrobić cokolwiek w gronie wikipedystów. O ile się im nie da jeść, pić albo kasy, albo coś tam, to na informacje chodźmy, zróbmy coś, mało kto odpowiada. Jeszcze taka rzecz, jeśli już o tym rozmawiamy, to tutaj jest po lewej stronie, bo ja w ten sposób wszedłem, idąc krokami dziennikarza. Dla czytelników kontakt, prawda? Mhm. Ale potem znowu się pojawia dla czytelników i dla czytelników. Jest jak gdyby zdublowana przedmiota. Tak, Więc to wydaje mi się, że to jest bez sensu. Zupełnie. To znaczy, o którym dublu mówisz? No, albo tutaj rozbić to w lewym menu, żeby było dla czytelników, dla mediów i dla edytorów. Aha. No tak, że te struktury powinny sobie odpowiadać. No tak. Powinny, tak, bo tutaj to nie za bardzo jest jakoś
Poza tym tutaj dla czytelników, no to powinno być też dla czytelników, dla edytorów i dla mediów, a tutaj tego nie ma, tylko jest dla czytelników informacje ogólne, kontakt, odpowiedzialność, wspomóż. No, to jest słuszna sugestia, że struktura tego paska bocznego powinna odpowiadać strukturze stron pomocy. Bo właśnie Borys tu mówił tak, tutaj to jest, a tutaj tego nie ma. Ja kompletnie nie wiem, o czym teraz mówił. Sidebar, a ten hub, tak? Sidebar tak. Centralna nawigacja. No tak, no tak. Powolutku chciałbym uzgodnić jedno z drugim, z tym, że na przykład... Że ja bym bardziej tutaj właśnie szukał, nie wiem, co to znaczy dla czytelników w sidebarze. Bo tutaj kontakt dla edytorów, dla czytelników, to rozumiem, że kontakt dla czytelników jest, nie? A w ogóle ta strona nazywa się Wikipedia kontakt dla edytorów. I tutaj dopiero jest dla czytelników. Chyba się zgubiłem, Borys. No w ogóle adres tej... Aha, bo ja teraz włączyłem dla edytorów, dobrze, tak. Nie, bo też się pogubiłem troszkę. To znaczy, bo tak, no bo jak ja patrzę... Bo tu jest kontakt z wikipedystów i dla czytelników jednocześnie. Kontakt z wikipedystami jest nazwa, a z drugiej strony właśnie. Wydaje mi się, że jestem na kontakt dla czytelników, tak? Chodzi o tą rozbieżność nazw menu z rozbieżnością nazw stron. Czyli to, co mówiłem, że inna nazwa się wyświetla, a inna jest pod linkiem. No ale kontakt z wikipedystami służy czytelnikom, tak? Tak, ale chodzi mi o coś takiego. Jeżeli zakładamy, że menu ma strukturę dla czytelników, kontakt dla czytelników, to o tym powtórce mówisz, już teraz rozumiem. To spodziewałbym się, że będzie Wikipedia dwukropek dla czytelników, łamane na kontakt, łamane na dla czytelników, tak? Żeby te struktury sobie odpowiadały. W nazwie strony nie powinno być slashy, chyba że... Nie, lepiej, żeby nie było slashy. Dlatego, że jeżeli jest slash, to niestety wchodzą nam te takie ciasteczka, te takie okruszki, które obniżają nam całą stronę. Okej, rozumiem. To w takim razie strona zamiast Wikipedia, kontakt z wikipedystami, powinna się nazywać Wikipedia dla czytelników. Ale jest tak? Coś takiego, kontakt dla Wikipedia dwukropek dla czytelników. I to jest najszersza strona dla czytelników, która nie służy tylko kontaktowi, ale w ogóle ma przedstawiać Wikipedię czytelnikom. I tutaj jak sobie klikniecie na dla czytelników, które się znajduje między pierwsze kroki a edytowanie, to widzimy, możesz poznać autora, brak rady redakcyjnej, wzajemna kontrola, szybkość reagowania. To są teksty napisane gdzieś koło 2005 roku, skrócone przeze mnie, troszeczkę przerobione. Gdzie jesteśmy? Marku, widzisz, są trzy wiersze. W pierwszym wierszu masz pierwsze kroki dla czytelników, edytowanie. Później jest drugi wiersz, wyszukiwanie, wykorzystanie o Wikipedii kontakt. I trzeci wiersz dla czytelników, dla edytorów, dla mediów. Tak. Są dwa linki zatytułowane dla czytelników. Jeden w pierwszym wierszu i on kieruje do Wikipedia dwukropek dla czytelników, a w trzecim wierszu kieruje do Wikipedia kontakt z wikipedystami. To teraz rozmawiamy o tym pierwszym. Okej, to w takim wypadku właśnie to jest ta rozbieżność... To tu się bym zastanawiał, czy aby na pewno ta strona... jest potrzebna, czy treść nie powinna być przypadkiem tylko na stronach najniższego poziomu? Ale powinna być, logicznie rzecz biorąc, jakaś brama dla w ogóle poznania całej tej Wikipedii, tej reszty. Bo to może być na niższym poziomie, ale raczej ludzie są tacy, że nie będą za dużo klikali, więc nie będą przechodzili sobie na niższe poziomy. Prawda? Tak. Nie można zmuszać człowieka, żeby za dużo klikał. Tu pełna zgoda. I to właśnie zresztą Wikipedia dla czytelników jest publikowana. Co tam się dzieje? Mamy jakieś szum, ale to nie ze studia. Mamy polimerkę. Cześć, masz? Halo, halo? Musimy...
No, cześć, dopiero teraz przeczytałem zaproszenie. No, super, super, genialnie. Tak jak mówiłem, Wikipedia dla czytelników ma ponad 500 wyświetleń, 600, 700, 800, gdzieś tam powyżej 1000, więc raczej ona dobrze, że w ogóle jest. Pytanie, co na niej powinno być napisane, to jest jeszcze inna sprawa. Ogólnie, jak mają być zbudowane strony dla czytelników? No. Bo dobra, takie uwagi jak, że dla czytelników w trzecim wierszu nie powinno być nazwane dla czytelników, tylko nie wiem, kontakt z wikipedystami, nie wiem, coś innego niż dla czytelników, żeby po prostu nie dublować nazwy. Tomku, czy możesz jakoś tam ściszyć swoje otoczenie? No, mogę się przenieść w inne otoczenie, ewentualnie. Już idę. Bylibyśmy bardzo wdzięczni, bo tak trochę tam... Będzie to szkodziło wszystkim chyba, nie tylko nam tutaj... Dobra, przepraszam. No, panowie, ja w domu jestem. Nie ma sprawy, ja też. Lepiej? Tak, zdecydowanie. No, tutaj w sypialni jest raczej cisza. Tak, zdecydowanie lepiej. Wiesz, gdzie jesteśmy? No, chyba jesteście Wikiradio, tak? Tak, ale pytanie, czy wiesz, gdzie jesteśmy z tematem? A, no nie wiem, za bardzo słuchałem tylko w tej chwili o tych stronach pomocy i rozdzieleniu, tak? Stron dla czytelników i dla edytorów. Tak, jesteśmy generalnie na Wikipedia, kontakt z wikipedystami, kontakt dla mediów, tak? Press kit. I rozmawiamy, jak to poukładać, żeby wchodząc się nie gubił. To już kiedyś żeśmy właśnie z Szymonem walczyli w trakcie GDJ-u, tak? Chyba 2 lata temu nad tą stroną. Tak, troszeczkę tak, tam poprawiliśmy. Kontynuujemy. Teraz... No, proszę, Marku. Nie, mów. No teraz właśnie przyszedł czas, żeby spojrzeć na, globalnie sobie na te strony dla czytelników i mnie się na przykład wydaje, że strona nazwana wikipedia.press.kit, czyli to, co klikając na kontakt widzimy w podzakładce dla mediów, to jej zawartość jest z jednej strony dedykowana dla dziennikarzy, którzy raczej mają swoje własne jakieś tam potrzeby, ale z drugiej strony jej zawartość jest mniej więcej dokładnym dublem w pigułce tego, co jest już na innych stronach. Więc czy dobrze, że tak jest? Czy nie jakoś zunifikować tego dla mediów i dla czytelników? W ogóle nie pamiętam, Tomku, dlaczego rozdzieliliśmy na przykład dla edytorów kontakt, dla mediów i dla czytelników, 3 rodzaje kontaktu. Po co były te 3? Znaczy, no z tego powodu, że to są 3 różne grupy, które interesują 3 różne rzeczy zwykle, tak? I dla czytelnika głównie było ważne, żeby napisać i ciągle niestety przychodzą na przykład na ten oficjalny adres e-mail w Wikipedii, maile do różnych posłów, do banków i wszelkich innych instytucji z różnymi problemami do tych instytucji, tak? Bo ludzie szukają kontaktu z tymi instytucjami, wchodzą na artykuł w Wikipedii, klikają na kontakt i piszą na ten adres, co tam jest podany. I no wtedy jest tu wyraźnie, dlatego to było, że dla czytelników i żeby było wyraźnie napisane, że właśnie no to jest kontakt do Wikipedii, a nie kontakt do tej instytucji. To był jeden z powodów, dla których to rozdzieliliśmy, żeby było to wyraźnie zaznaczone. Natomiast jak widzę, jak się na przykład kliknie w tym bocznym menu na kontakt, to się wchodzi dla czytelników. No i bardzo dobrze, no i tak powinno być moim zdaniem. Tak w ogóle to nie wiem, czy wiecie, że bo ty, Szymo, nie byłeś, ale reszta osób to na pewno nie była na Wikimanii i nie słuchała tego, tego cyklu wykładów o projekcie Athena. Ponieważ właśnie fundacja i tak ma zamiar w ogóle rozdzielić te 3 funkcje. To znaczy rozdzielić funkcję czytelniczą od funkcji edycyjnej i jeszcze od funkcji, którą oni nazywają maintenance, czyli
w osób, które nie piszą, tylko osób, które przeglądają ostatnie zmiany i robią inne tego typu prace, jakie na przykład Szymon często robi, tak, czy wielu innych administratorów. I oni mają koncepcję, żeby w ogóle trzy interfejsy. Interfejs czysto czytelniczy, w którym będzie głównie po prostu jak najwięcej treści, jak najmniej innych przeszkadzajek dookoła. I Winter, jak się popatrzy, to właśnie taki w dużym stopniu jest. Potem jeden ewentualnie klawisz, którym się będzie przeskakiwało do właśnie napisz, czy zacznij pisać. I tam się zmieni interfejs i będą właśnie te wszystkie opcje edycyjne. I potem trzeci interfejs, który niekoniecznie nawet będzie tak łatwo dostępny z tego głównego, tylko na przykład trzeba będzie jakiś adres wpisać albo gdzieś tam malutka ikonka niezauważalna dla większości czytelników, że jeśli jesteś adminem, czy chcesz sprzątać, to dla sprzątaczy i jeszcze inne narzędzia, tak? Inaczej zrobione OZ-y i te wszelkie narzędzia właśnie administracyjne. Także jak teraz sobie dyskutujemy o tej stronie, to właśnie my żeśmy jakby poszli w sumie w tym kierunku trochę, żeby rozdzielić tę pomoc dla czytelnika i pomoc dla edytora. No tak. Natomiast administratorzy może najmniej potrzebują pomocy, bo zakładamy, że i tak już wszystko wiedzą, tak? No tak, chociaż akurat też miło mi, że są takie rzeczy, których jeszcze nie wiedzą i na przykład mogę im napisać poradnik o integracji stron. Więc i potem on jest czytany i jeszcze ludzie się wypowiadają językiem, jaki tam zastosowałem, więc jednak... Natomiast no, moim zdaniem w tej chwili nawet jak się patrzy na interfejs, to on właśnie jest taki, no nie wiadomo dla kogo, tak? Dla edytorów jest średnio wygodny, dla czytelników jest dużo różnych rzeczy, które ich kompletnie nie obchodzą, typu właśnie edytuj kod źródłowy czy inne takie historie. No tak, ale co my możemy zrobić z tym, z czym możemy w ogóle zrobić? No na tą chwilę to mi się wydaje, jak patrzyłem na te nasze strony pomocy, to są w miarę w porządku. Znaczy nawet nie strony pomocy, tylko wyłącznie teraz zakładka dla czytelników i te pochodne. Bo strony pomocy to ja rozumiem, że pomoc, spis treści i ogólnie strony znajdujące się w przestrzeni pomocy. A teraz strony głównie przeznaczone dla czytelników, czyli na przykład jak sobie... Wyszukiwanie, no tak i tak dalej. Mhm. Tak, to jest wyszukiwanie, wykorzystanie, czyli tam są na przykład wygeneruj sobie cytat, przypis do artykułu, z którego korzystasz. O Wikipedii w ogóle, te wszystkie statystyki nasze i skąd my się wzięliśmy, co jest naszą misją, skąd się wzięło jakieś tam PWS, kim są ojcowie założyciele i tak dalej. Czy jakieś tam podstawowe zasady edytowania. To nie powinno być jakoś bardziej dostosowane na przykład do tego, o czym piszą dziennikarze. Chyba, że na przykład dziennikarze w ogóle nie chcą czytać o tym, co my im przygotowaliśmy, tylko od razu walą w kontakt i wolą mieć kontakt z człowiekiem i może w ogóle nie ma sensu, żebyśmy za dużo pisali na stronach dla czytelników o tym, co może interesować czytelników, bo może czytelnik woli się skontaktować z człowiekiem, a nie przeczytać na stronach. Nie wiem. Znaczy, no tak, ale jeśli chodzi o czytelnika, to co on właściwie potrzebuje, tak? Potrzebuje przede wszystkim dwie rzeczy. Czytać. Znaczy, najpierw znaleźć to, co go interesuje i potem to przeczytać, koniec tematu dla czytelnika praktycznie, biorąc takiego typowego. Nic reszta go nie obchodzi tak naprawdę. Wykorzystanie to już jest jakby już nie do końca dla czytelnika, tylko to już jest dla osoby, która chce wykorzystać treść poza Wikipedią, tak? Mm-hmm. I to już nie jest czytelnik, to już jest ktoś więcej, kto nie tylko czyta, tylko chce jeszcze wrzucić ten tekst gdzieś, tak? Czy tam grafiki. No tak, tak, oczywiście. Z tym, że w takim prostym podziale dla wikipedystów, dla czytelników, dla, nie wiem, osób związanych z GLAM-em, to jest raczej, czy z instytucjami, które by chciały współpracować z Wikipedią, no to jest raczej bardziej czytelnik. Więc to jest, wykorzystanie jest póki co w dziale dla czytelników. Tak samo jak dla jak strony, gdzie jest opis o Wikipedii i tam te wszystkie w mediach, statystyki, kronika,
dlaczego Wikipedia jest wyjątkowa. Czyli ja bym powiedzmy tymś tematem się zajął później, znaczy, bo to jest odrębna w ogóle grupa jakby użytkowników, którzy chcą robić reuse, tak? Natomiast nie ma ich dużo, tych czytelników, dużo takich mniej osób od tych, które czytają. Natomiast zwykły czytelnik, tak, jeżeli ten, to potrzebuje tylko te dwie rzeczy. Znaleźć treść i ją przeczytać. Koniec. No dobra, czyli właściwie czytelników mogłoby... I ewentualnie warto czytelnikowi gdzieś napomknąć, że mógłby się stać edytorem. No tak. To już mniej więcej załatwiliśmy, bo tam, gdzie mamy specjalna szukaj, jak sobie klikniemy chociażby w lupę, czy cokolwiek wpiszemy w wyszukiwarce, to zawsze jest coś takiego, taka lupa i pomoc wyszukiwarka, poznaj możliwości wyszukiwarki w Wikipedii lub inne sposoby odnalezienia informacji w Wikipedii. Jak sobie klikamy na ten link pomoc wyszukiwarka, to właśnie wracamy do menu tego, który tam zrobiłem i jest dla czytelników i pod tym wyszukiwanie. No tak, i to chyba działa dobrze, znaczy przynajmniej w tym sensie, że na przykład na OTRS w ogóle nie ma pytań z tego działu. Znaczy nikt dawno nie pytał się, jak coś znaleźć w Wikipedii, wszyscy jakoś znajdują. Natomiast właśnie, no, jeśli chodzi o czytelników, powiedzmy, pytania, to są typu, że znalazłem błąd i co z nim zrobić. I trochę jest pytań, ale to mniej od czytelników, a więcej od, powiedzmy, firm i innych takich, jak użyć zdjęcie czy kawałek tekstu. No właśnie, czyli co zrobić z błędem i po drugie ten reuse, tak? No tak. No i to reuse nam załatwia to właśnie ta zakładka wykorzystanie pod dla czytelników. Tylko ja nie jestem pewien, czy pod wykorzystanie ludzie to będą rozumieć. Tak, znaczy, dokładnie. To tutaj można by się zastanowić jeszcze nad tą nazwą ewentualnie. No to jak inaczej? A jak jest na Commons? Bo na Commons, jak się kliknie na obrazek, to tam jest jakoś fajnie to tak zrobione. Znaczy, na pewno kopiowanie poza Wikipedię jest jasne, tak? Ale to jest z kolei za długie. To tak, to nie będzie bardzo, za bardzo pasować. Jakby to nazwać? No nie wiem, nie mam teraz pomysłu. Na dobrą nazwę dlatego, tak? Ale no, mam wątpliwości, czy wykorzystanie to... Ja widzę, wykorzystaj ten plik. Coś takiego. Więc też wykorzystaj. Tak, wykorzystaj ten plik. Że tutaj na komocach to wiadomo, że to jest plik, więc może napisać wykorzystaj ten plik, a my musielibyśmy albo reuse, co jest niezbyt dobre z perspektywy osób, które nie wiedzą, co to znaczy reuse, albo właśnie jakieś wykorzystanie zasobów, czy coś w tym stylu. Wykorzystaj Wikipedię? No ale to wiesz, wykorzystaj Wikipedię to też takie ma dziwne konotacje, no wykorzystaj Wikipedię. To niezbyt, bo wykorzystywać coś jako całość to raczej ma takie ujemne skojarzenia. Wykorzystaj nasz system i nas oszukaj na przykład. No tak, w anglojęzycznej Wikipedii to jest po prostu reuse, tak, no to... Borys, skorzystaj może. Ale skorzystaj to z kolei też przeczytaj raczej, tak? To też nie do końca. Użyj może. O, użyj jest takie. Przeczytaj, no, użyj. Użyj może faktycznie. Wydaje mi się, że użyj lepsze niż wykorzystaj. No i co, ale znowu użyj byłoby koło wyszukiwanie i dwie zupełnie różne formy gramatyczne? A no tak, to jest słuszna uwaga, że to wyszukaj i użyj w tym razie musiałoby być. No w ogóle by było krócej, jakby nie było właśnie, że tak powiem, rzeczowników, tylko by były te czasowniki czy wołacze. Wyszukaj i ten, i... No tak, znaczy ten, wyszukaj, użyj o Wikipedii kontakt. Dobra, to ja sobie to spiszę i potem
audycji, ja to wszystko poprawię. Ja bym jeszcze przy okazji, jak jesteśmy przy takich poprawkach, apelował, żeby te nazwy stron były nazwy zgodne z nazwami w menu. Owszem, znaczy teoretycznie tak powinno być, tak by było najlepiej, ale też musimy respektować to, że nazwy stron się przyjęły, a w dalszej perspektywie być może ukryjemy w ogóle nazwy tych stron, żeby to, tak było mniej więcej jak na stronie głównej, żeby nazwa strony nie odciągała nas od tego menu. A no tak, jeżeli ta nazwa będzie ukryta, to tak, ale to wtedy mimo wszystko mam też... Dobrze, wtedy jak ta nazwa będzie ukryta, to wtedy nie będzie tego problemu, tak. No, będzie tylko problem zgodności z adresem URL, ale to już jest zupełnie drugorzędna rzecz. No chyba mało kto patrzy w adres URL. No, raczej. Bo jeżeli chcesz skopiować, to i tak kopiujesz bezpośrednio adres URL, a na przykład nie nazwę strony samej Wikipedii. To jest bardziej naturalne. Ta nazwa strony Wikipedii tym bardziej nie musi być tak wyeksponowana widocznie. No dobra, ale czy nie zmienić na przykład zawartości strony Wikipedia dla czytelników, w którą sobie wchodzimy, jak mamy w sidebarze zakładkę dla czytelników i po pierwsze mamy informacje ogólne. Dosyć długo się zastanawiałem, jak to nazwać tam w sidebarze, bo niestety nie da się dać linka w tekście dla czytelników. Więc musiałem sztucznie właściwie dodać pod tekstem dla czytelników jakiś link z jakąkolwiek wyświetlaną wartością, cokolwiek, co by linkowało do tego właściwie dla czytelników. Link no tak, sam masz powinien rację. Być w całej tej zakładce. Ale że niestety się technicznie nie da. Szary napis dla czytelników powinien nas tu przenosić. Tak? A ten szary napis po prostu nie pozwala na umieszczenie tam linku. To już próbowałem zresztą i przez ułamek sekundy wszyscy, którzy odświeżali Wikipedię, w tym momencie tam mieli jakiś taki dziwny kod. To się zasysa cały kod, nie interpretuje tego jako znaczniki, tylko od razu to wyświetla. I tekst, który tutaj jest napisany, jest dosyć stary i właściwie nie wiem, czy on tutaj powinien być, czy gdziekolwiek indziej. No ja to bym tutaj się spodziewał w tych informacjach ogólnych, jakiś tekst o Wikipedii w ogóle, tak? Co to jest, o co tu chodzi, jak to działa. Z tym, że to o Wikipedii... Czyli bardziej coś ze strony Wikipedia dwukropek o Wikipedii. No właśnie, dokładnie. To też jest stary tekst, ale bardziej na ten temat. No dobra, czyli innymi słowy, jak ktoś chce wchodzić na stronę Wikipedia dla czytelników, to żeby wchodził od razu w stronę o Wikipedii, tak? Coś w tym stylu. No teraz w ogóle nie ma tej strony linkowanej z menu. Jest prosto się do tego dostać, ze strony głównej tylko. To być może tego linku pod dla czytelników i pod Wikipedia informacje ogólne w ogóle to jest niepotrzebne, tak? Może powinno być po prostu szare dla czytelników i potem od razu kontakt. Czy potem od razu o Wikipedii. Żeby strona Wikipedia dwukropek dla czytelników linkowała od razu do o Wikipedii. To jak tak, to ja bym był za tym, żeby dublować tą strukturę, czyli robić Wikipedia w szarym dla czytelników mamy i potem mamy zgodnie z kolejnością w menu, czyli wyszukiwanie. Zaraz, chwila, jeszcze raz, bo mów dokładnie co, jak, skąd, bo nie wiem na co patrzysz. Okej, okay, sorry, patrzę na sidebar, mam dla czytelników i tam, żeby zdublować tą strukturę, która jest w systemie stron pomocy. Dla czytelników, no właśnie. Czyli po pierwsze wyszukaj, tak? Potem użyj. Tak. O Wikipedii, tak, kontakt. Czyli dokładnie tak samo, jak jest w poziomie. Ja nie, żeby było to samo, co... Innymi słowy, czyli proponujecie tak, żeby to było dla czytelników, pod tym by było wyszukaj, użyj, o Wikipedii, kontakt. No tak. Tak. W
jeśli chodzi o to, boję się, czy to nie będzie zbytnio przeładowane. Teraz też są cztery. Jeżeli mamy takie całe mnóstwo linków w menu, to trudno później cokolwiek. Ale my byśmy. Bo teraz mamy już. Aha, bo tam jest wspomóż Wikipedię, czego my raczej nie zmienimy. Ewentualnie, no, możemy to usunąć, ale chyba to nie byłoby zbyt dobre. Więc po prostu z tych trzech linków, informacje ogólne, kontakt, odpowiedzialność, byłyby cztery. Jeden więcej. Nie wiem, czy to faktycznie, czy to jest tak strasznie dużo. Znaczy to, że jest dużo, to jest jeden problem. Raczej nie chodziło o to, żeby to był ten konkretny układ, chociaż on jest w sumie w miarę dobry, tylko żeby to było dokładnie to samo, w sensie, żeby było zdublowane to, co jest w poziomie, do tego, co jest w pionie, tak? No bo jeżeli ja chodzę po jakimś menu, to nie chcę, żeby mi się ono w trakcie przeklikiwania się przez poziomy zmienia układ, tak? Czyli albo w poziomie dla czytelników wyszukiwanie, wyszukaj, użyj o Wikipedii kontakt, zmieniłbym i tutaj bym zmienił ilość, taki coś wyciął, jeżeli tego jest za dużo, albo bym dodał w tym sidebarze dla czytelników coś, tak? Żeby to było to samo, tak? Myślę, że to jest pierwsza rzecz, którą założę. No to na przykład taka odpowiedź, znaczy tutaj raczej w tym dla czytelników wyszukiwanie, wykorzystanie o Wikipedii kontakt, w tym, co teraz mamy cztery elementy, raczej nie ma logicznego jakiegoś elementu, który miałby być piąty. Bo na przykład odpowiedzialność, czyli to korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność, to jest sprawa związana ściśle z wykorzystaniem, z reuse. No nie, również tym, że ktoś przeczyta na przykład jak o jakiejś chorobie i się tym przejmie i zacznie się sam leczyć, no tak, ale generalnie to nie musi tu być w tym miejscu, to nie jest taka ważna informacja, ona jest cały czas w stopce. Normalnie wszędzie tego typu informacje są w stopkach na wszelkich stronach. Nie epatuje się tym czytelnika, że wszystko jest na stronie i może być źle, tak? No tak. Te wszystkie wyłączenia odpowiedzialności i tak dalej nie muszą być tutaj tak wyróżnione. No dobra, czyli tak czy inaczej widzimy, że raczej dobrze by było, żeby skoro nie musi być tego linku, a mogą być te cztery, to można zrobić właśnie tak, żeby zamiast informacji ogólne kontakt, odpowiedzialność, było wyszukaj, użyj o Wikipedii kontakt. No tak. Pytanie, czy kontakt ma być ostatni? Czy w ogóle taka kolejność ma być? No taka, jaka będzie na stronie właśnie, tak jak mówił Marek, tak, żeby to miało, człowiek się przyzwyczaił do tej kolejności. Oczywiście, to znaczy kolejność musi być zgodna, tylko pytanie, czy... Kolejność musi być zgodna, tylko że właśnie teraz dyskutujemy, jaka ma być kolejność, możemy kontakt przesunąć. No, może być na samym końcu, logicznie jest tak, jak jest zrobione w tym poziomym menu. No właśnie. No dobra, czyli może faktycznie... Borys, jak ci się wydaje? Jesteś w ogóle? Jestem. Jak ci się wydaje? Bo teraz Polimerek powiedział, że całkiem logicznie i dobrze jest tak, jak jest właśnie, że kontakt jest z prawej strony, a więc jeżeli jest z prawej strony, jest ostatni, to w sidebarze dla zgodności też byłby ostatni, czyli na dole. I zamiast tego, jak teraz mamy dla czytelników, w lewym menu, w tak zwanym sidebarze pod logotypem Wikipedii, mamy zakładkę dla czytelników, mamy informacje ogólne, kontakt, odpowiedzialność, wspomóż Wikipedię. Wspomóż Wikipedię raczej nie usuniemy, chyba, nie wiem. Te informacje ogólne, kontakt, odpowiedzialność zmienię na... linki odpowiadające czterem stronom pod wyszukiwanie, wykorzystanie o Wikipedii kontakt. I wtedy ten kontakt byłby jako czwarty. Pytanie, czy kontakt ma być na końcu? Czy może na początku? Nie, właśnie dobrze, że jest na końcu. To jest jakby tak, jak już nie wiesz, co zrobić, to się dopiero kontaktujesz, tak? Tak, jak sobie znajdziesz.
odpowiedzi na swoje pytania dla czytelników, najpierw chcesz informacje ogólne generalnie, a kontaktować to się dopiero w momencie, kiedy czegoś nie znajdujesz. Prawda? No dokładnie, więc zawsze kontakt się tak zwykle podaje na dole. Zresztą na wszystkich stronach internetowych jakiś kontakt zawsze jest po prawej stronie, na samym dole, gdzieś na samym końcu. Jakby. No ja też kontaktu bym osobiście szukał w ogóle w stopce, tak? Na innych stronach. No właśnie. No dobra, to mamy załatwione. Czyli wiemy, że to i że taka kolejność. Wyszukiwanie raczej... Treść tego w ogóle wszystkiego jest osobnym problemem i raczej to jest w tym momencie wyczesane. Znaczy to, że tam w portale jest taka według mnie trochę głupota, że mamy w tym Wikipedia portale są, czy tam Wikipedia portal, jest spis wszystkich portali i opisane to są w ogóle. A jest coś takiego też jak portal kategorie główne, zaraz, dobrze mówię, czy nie, portal portali, o, dokładnie tak. Jest coś takiego jak portal dwukropek portale chyba i to się nazywa portalem portali i to dokładnie dubluje coś, co się nazywa Wikipedia portal. To jest dokładny dubel. Z tym, że ten dokładny dubel jest linkowany na wielu stronach i Alan FFM bardzo, bardzo... pilnuję tego, żeby te duble przetrwały i żeby to było rozdzielone. Nie wiem dlaczego, ale jak dla niego, skoro jest bardzo na wielu linkach, swoją drogą na infoboxach, więc to bardzo łatwo można przerobić, żeby to nie było linkowane. Bo to jest masowo linkowane po prostu. Ale skoro ludzie tam patrzą, no to żeby żeby te duble były. Ale to jest odrębna sprawa. Ogólnie możemy uznać, że wyszukiwanie to cała pod ta grupa stron jest w miarę opracowana. No chyba tak, zwłaszcza, że tak jak mówiłem, ludzie na OTRS praktycznie nie piszą, jak coś znaleźć, czyli że sobie znajdują. To znaczy ja mam wątpliwość co do tych portali, to znaczy no nie spodziewałbym się, że pod wyszukaj znajdę portale, tak? Gdybym chciał dotrzeć do portali w ogóle. Tak? Ale trzeba też pamiętać o tym, po co w ogóle portale są. Portale właśnie mają systematyzować, jakoś tam przedstawiać ludziom informacje, więc to też jest w ramach prezentowania treści, wyszukiwania indeksu takiego. Okej, no dobra. Ta funkcja. Dobra, okej, spoko. Więc no, to jest... Mniej więcej to. Dowiadywanie się informacji o z Wikipedii, tych o artykułach, to jest to. Wykorzystanie tutaj Polimerek, kiedyś chyba głównie on napisał tą stronę, prawda? O tym kopiowaniu, o tych wszystkich wykorzystaniach licencji takiej, śmakiej, owakiej. Niedawno dodałem coś takiego w sekcji cytowanie na zasadach ogólnych. Wygeneruj przypis do wybranego artykułu. Teraz jestem jak na stronie, na tej zakładce wykorzystanie. Mam kliknięto to wykorzystanie. Czyli pomoc dwukropek kopiowanie poza Wikipedię. I tutaj właśnie to wygeneruj przypis do wybranego artykułu. Co kieruje do specjalna dwukropek cytuj. No i jest... No to jest okej. Okay. Znaczy no to z grubsza jest to, co ja tam kiedyś wydziubałem, tylko jest przez inne, kolejne osoby tam dopracowywane jeszcze, ale myślę, że to jest w miarę... No nie da się tego skrócić, jak chcesz dostarczyć tych informacji takich, żeby ludzie dobrze to robili, tak? No tak. Znaczy... Tylko tutaj jest pewien problem, bo mamy korzystanie z plików multimedialnych, a w międzyczasie nam się chyba już dla wszystkich zmieniła przeglądarka, czy jeszcze tylko w eksperymentalnych ona jest? Przeglądarka plików, jak się kliknie na obrazek w Wikipedii. A no tak, a to trzeba to zmienić, wygląd tego, bo rzeczy, to zresztą ta nowa przeglądarka utrudnia sprawę, bo tam nie ma klarownie napisane, kto jest autorem i na jakiej jest licencji.
Wszyscy to już krytyk. Aha. No tak, ale to chyba zdaje się, że będą zmieniali dosyć. No tak, to by trzeba ten zrzut ekranowy zmienić na tą przeglądarkę multimediów, bo czytelnik jak klika, to klika teraz i mu się ta przeglądarka multimediów włącza. Z tym, że najgorzej, że ona cały czas ewoluuje. Oni tam jeszcze pracują cały czas nad nią, bo głównie pod wpływem tego buntu w niemieckiej Wikipedii i w związku z tym, jak zrobisz nawet zrzut ekranowy teraz, to za jakiś czas znowu będzie inaczej. Można dokładnie ewentualnie wywalić stary zrzut. To może w tym miejscu odsłać czytelnika do Commons od razu, tak? Ta przeglądarka jest tylko do oglądania. A jak ale w Commons jest jeszcze bardziej, helpy są jeszcze bardziej poknocone, bo tam się nikt polskimi helpami specjalnie nie zajmuje. Od dawna. Znaczy, miałem na myśli, żeby w tym miejscu, korzystając z plików, dać zrzut ekranu, dać napisać, żeby przejść do Commons tam jakoś i tu dać zrzut ekranu z Commons i na tej podstawie opisać, jak podać autora, tak? Nie, raczej nie, bo... Ale w Commons też jest teraz tak, że jak klikasz na obrazek, czytelnik jak klika na obrazek, to mu się włącza ta przeglądarka multimediów. Media Viewer też włączyli w Commonsach? Tak. Tak. Jak jesteś czytelnikiem, jak ten. Niezalogowany. No. No więc wszyscy... To jest problem, ale mam na myśli inne przejście. To znaczy mam na myśli przejście. Wchodzę na obrazek jakiś z Wikipedii, klikam na obrazek i z tego poziomu przechodzę do opisu na Commons. Nie. Klikasz na obrazek i ci się pokazuje w tej chwili ten Media Viewer. Tak, tak. Ale a mam opcję przejścia do Commons, tam jest w prawym dolnym rogu znak Commons, czyli wtedy przechodzi do opisu na Commons. Może tu czytelnika skierować. Wiesz co, to jest zbyt płynne, żeby tak rezygnować z jednego i zrobić drugie, bo na przykład jeżeli chcesz teraz nie patrzeć na Media Viewer, tylko sobie opis pliku taki tradycyjny, to przechodzisz raczej na... No, pytanie, gdzie przechodzisz z Media Viewera, ale też jest taka opcja, która przez lata była jedyną, że wchodzisz sobie na stronę pliku w naszej Wikipedii, która zasysała opis pliku z Commonsów i jest napis, że tam plik ten i ten jest na Commonsach, jeżeli chcesz, no to tam jest jego, ta właściwa strona i w ogóle. Ale to jest dokładnie... To było dokładne zasysanie po prostu jak transkluzja strony z Commonsów u nas, nie? Miałeś no tak. Nasze logo teraz jest, a teraz jak klikasz, się wylogowałem, żeby to zobaczyć, bo ja sobie tego Media Viewera wyłączyłem już dawno, no to ci się pojawia obrazek i pod spodem jest niegramatycznie zresztą napisane użyj tego pliku. I potem masz tylko taką malutką ikonkę, więcej szczegółów na temat Wikimedia Commons i jest ikonka Commons. Tylko zwykły użytkownik, to jemu ta ikonka się totalnie z niczym nie kojarzy, więc nie wpadnie na pomysł, żeby tam klikać. No właśnie, dlatego, że nie wpadnie na pomysł, zaproponowałem, żeby na stronie pomocy napisać mu, że jak chcesz użyć, to kliknij w tą ikonkę, która prowadzi na Commons, ale faktycznie to może jest zbyt skomplikowane i jeszcze się zmieni. Nie, znaczy to na pewno nie, człowiek by nie czytał najpierw strony pomocy, żeby wiedzieć jaka jest, gdzie prowadzi ta ikonka, bo jeżeli już to po prostu by sobie w nią kliknął i zobaczył. Także to kompletnie nie ten. Natomiast tutaj no jest użyj tego pliku, to niegramatyczne, tak? Jest ikonka do używania, no i tu masz pod trzy opcje, że pobierz oryginalny plik, udostępnij i osadź, tak? No i to osadź jest osadzanie bez informacji tej licencyjnej. Czyli z tego poziomu... Jest wszystko z licencją, no więc ten. W zasadzie w tej chwili to by wystarczyło ludziom powiedzieć, żeby skopiowali to, co jest w tej zakładce osadź, jakby chcieli gdzieś umieszczać informacje o... Znaczy używać poza Wikipedią daną grafikę. Ale Nie muszą iść do Commons, nie ma takiej w ogóle potrzeby w tej chwili, żeby czytelnik szedł do Commons. Okej, ale jeżeli czytelnik chce zrobić pobierz, tak, no to w tym momencie nie ma żadnej informacji o autorze, tak? Dobrze widzę? Jeżeli klikasz na pobierz, to pod spodem jest you need to attribute the author, tak napisane po angielsku i show me how. O, aha, jest faktycznie.
No, jak klikniesz udostępnij, no to ci się po prostu link wyświetla. Jak osadź, to masz wtedy właśnie cały kawałek HTML-a z odpowiednimi tymi, z odpowiednimi atrybucjami, licencjami i tak dalej. No dobra, czyli wychodzi na to, że tutaj z tego trzeba po prostu tylko wyciąć chyba ten akapit o wykorzystaniu tą starą metodą. No tak, bo teraz czytelnik tego kompletnie w ten sposób tego nie będzie robił. Że ludzie teraz to robią tak, że jak piszą na OTRS, to w ogóle niestety linkują do tego media viewera. Mhm. Albo jeszcze gorzej, po prostu do obrazka takiego, wiesz, do takiego już linku do uploadu. No i teraz weź im tłumacz, gdzie i jak mają znaleźć te wszystkie informacje licencyjne. Znaczy, myślę, że tak jak właśnie chociażby Fabris prosił o komentarze, uwagi i w ogóle ten cały feedback tak zwany do media viewera, to się da jakoś tam załatwić i... Znaczy nie, no to jest jakby załatwione, ale no tylko trzeba to napisać inaczej, że tam powinno być, że po prostu, bo brakuje teraz takiego miejsca, gdzie by było napisane wszystko na temat pliku, tak? Dla czytelnika. Żeby się czytelnik dostał do tego opisu starego, commonsowego, oryginalnego, to się musi przeklikać wiele razy. No tak, ale to chyba właśnie też, jak Fabius mówił, na tym im właśnie zależy, żeby w MediaViewerze była tylko taka pigułka, po prostu wyeksponowany sam w sobie ten obrazek i... No tak, bo większość czytelników chce sobie obejrzeć obrazek i nic więcej im do szczęścia więcej nie jest potrzebne zupełnie. Ale to tak? Właśnie też podstawowe informacje o reuse. Mhm. Więc właśnie to, co gdzieś tutaj, to nieszczęsne użyj tego pliku i mamy ten właśnie reuse. Też sobie zapisałem po drugie, żeby sprawdzić na Translate Wiki tłumaczenia tych wszystkich komunikatów związanych z MediaViewerem. Tak, ale no, tą sekcję tu korzystania z plików trzeba po prostu wywalić ten stary zrzut ekranowy i zmienić opis dostosowany do MediaViewera, no i potem patrzeć, co się dzieje z MediaViewerem i dostosowywać to do tego. Można zrobić ewentualnie zrzut ekranowy MediaViewera. Mm-hmm. Który za jakiś czas znowu trzeba będzie zmieniać. No i tu jeszcze jak się na tą strzałeczkę na dole kliknie, to ci się pełen opis dopiero pokazuje, ale trzeba wpaść na pomysł, żeby kliknąć na tą strzałeczkę, co nie jest bynajmniej taki intuicyjny, z pełną strzałeczek na tym media viewerze, które robią różne rzeczy. Znaczy ja bym proponował przede wszystkim, żeby kliknienie na tą strzałkę efekt kliknięcia w tą strzałkę przenieść na efekt kliknięcia w sam obrazek, tak? No bo kliknięcie w sam obrazek w tej chwili nam przychodzi do tego samego obrazka, takiego tego surowego linku, tak? Nie. Znaczy, mówisz o MediaViewerze, tak? Tak. No to już oczywiście nie jest kwestia do nas, tylko do twórców MediaViewera i teraz mogę już jako taka osoba, która też coś tam nie wiem, uczestniczyła przy tym wszystkim, to ci powiedzieć, że jak klikniesz na obrazek, to ich celem jest to, żeby się ten obrazek powiększył. Oni chcą mieć zoom i to ten zoom taki, że jak klikasz sobie powiedzmy w prawy górny róg, no to powiększa ci się fragment i od razu widzisz powiększony fragment ten, na który kliknąłeś. A nie powiedzmy klikasz sobie w róg, a powiększa ci się tak w ten sposób, że to co było na środku, to dalej jest na środku. I byś powiedzmy no masz zdjęcie ważki, klikasz sobie w główkę, a wyskakuje ci ten jej środek taki ogromny. Więc to zdjęcie miało... jest zupełnie czym coś innego. To trzeba po prostu tutaj w tym miejscu zrobić zrzut ekranowy, pokazać jeden zrzut ekranowy ogólnie tego media viewera, potem pokazać, że trzeba kliknąć tą strzałeczkę na dole. I po kliknięciu się pokazuje pełen opis ze wszystkimi zasadami i tyle. No. Mhm, to tak się pewnie zrobi. I to chyba jest, co do tej strony, to chyba wszystko, no bo potem jest jeszcze korzystanie z materiałów na licencji GNU FDL.
sali innych, no bo one są takie. Ludzie się naciwają na nie. Tak. Tutaj ewentualnie można by dać tylko jeszcze przykład, po prostu konkretny przykład, jak to zrobić. Bo w tym momencie jest źródło, artykuł w tym takim kwadratowym nawiasie, XXX z Wikipedii, licencja w kwadratowym i znowu tego typu. A może po prostu konkretnie przykład. Schemat podania źródła i konkretnie w jaki sposób to by wyglądało przy cytowaniu do tego albo do tamtego. No, myślę, że taki przykład mógłby być pomocny. Tam jest, to, żeby kliknąć przykład i akurat wirtualna, ciekawe, czy to jeszcze działa. No już tak nie działa, jak kiedyś działało, to już w ogóle ten przykład tam, przykład poprawnego użycia materiału z Wikipedii, to jest w ogóle do wywalenia. A gdzie to jest? No tam przy... Na końcu akapitu. No, przy korzystaniu z licencji GNU-FDL. Ewentualnie w ogóle całą tą sekcję o korzystaniu z GNU-FDL można drastycznie skrócić albo jakimś szablonem zrobić, żeby po kliknięciu, jeśli chcesz wiedzieć więcej, to się dopiero to rozwijało, bo to już mało kto z tego korzysta, bardzo mało ludzi, prawie nikt. Mhm. A tam dla tej zakładce dla zaawansowanych umieściłem treści wątpliwe, multilicencjonowanie, jak znaleźć autora pliku i nakłonić go do zmiany licencji, kopię całej Wikipedii, własna wiki. To są takie rzeczy też już chyba raczej wykorzystywane. Tak. To można nawet tam rzeczywiście do tych zaawansowanych wciapnąć również do GNU-FDL cały ten opis stary, a no tam zostawić tylko, że jest GNU-FDL i jeden przykład użycia. Dobra, i to chyba co do tego, co do tej partii stron, to też chyba by było na tyle. I teraz mamy o Wikipedii i kontakt, czyli te, które właśnie wzbudzają chyba najwięcej emocji i wymagają najwięcej czasu poświęconego. Co ma być napisane na przykład w Wikipedia o Wikipedii? Czy w tym momencie to jest ok? Ja na przykład zauważyłem, że ludzie nie wiedzą jeszcze za bardzo, że Wikipedia nie przedstawia informacji pierwotnych, tylko że to my nazywamy orem i że to tępimy. Więc tą informację wyboldowałem na stronie Wikipedia dla czytelników. Jeżeli doszliśmy do wniosku, że to, co jest teraz Wikipedia dla czytelników, mogłoby być w Wikipedia o Wikipedii, to bym też gdzieś umieścił na górze Wikipedia o Wikipedii. No po mojemu to Wikipedia o Wikipedii jest przydługie po prostu. Ja bym tutaj napisał krótko, co to jest, że jest encyklopedia, że edytowana społecznie, że ewentualnie krótko, że powstała w 2001 roku, I to wszystko tak naprawdę dla czytelnika. No ale na przykład ta informacja o tym, że OR to OR. No ale to już bardziej dla edytorów, a nie dla czytelników, nie? No, ale też jest dla... Jak człowiek na przykład chce poprawić błąd w swoim haśle, albo chce, żeby ktoś mu na to hasło napisał, albo sam próbował pisać swoje hasło, swój biogram na przykład, to żeby wiedział, miał dosyć wysoko napisane, że Wikipedia w ogóle jako taka jest czymś innym niż mu się wydaje. Dlatego to mi się wydaje, że to mogło być właśnie Wikipedia o Wikipedii. No to powinna być raczej jeszcze jakaś sekcja typu błędy. I wtedy coś odpowiednik zgłoś błąd, tak? I tam albo problemy. O. Problemy, błędy. Jakoś tak by to nazwać i tam wtedy te wszystkie informacje zawrzeć. Dobra, czyli
mniej więcej trochę o historii, trochę o tych problemach. Te zasady współtworzenia i jakieś tam... Nie, w sekcji można... o Wikipedii to się spodziewam po prostu krótkiej informacji na temat, czym ten projekt jest i koniec tematu. A resztę chyba gdzieś odesłać. Kwestie problemowe, tak? To odesłanie? No raczej tak. Ewentualnie w kontakcie odesłanie właśnie, jeśli chodzi o błędy. Dobra. Ludzie szukają kontaktu w momencie właśnie tego błędu, już zwykle. A na przykład takie coś, że to jest też bardzo stary tekst, że zawartość Wikipedii nie jest kontrolowana przez Radę Redakcyjną czy zespół Wikipedii. To jest w tym momencie Wikipedia dla czytelników. No to, no tak, ale to tak mówię, Wikipedia o czytelników, to po pierwsze, co to jest, tak, że to jest encyklopedia, że jest redagowana przez edytorów i nie ma rady redakcyjnej. To są takie najważniejsze informacje dla czytelnika, tak? Okej. Natomiast historia, różne filozofie i tak dalej czytelnika nie obchodzą specjalnie. Ważne jest to, co do ciebie dociera, to najczęściej zadawane pytania, Tomku. Także ty masz chyba tutaj największe doświadczenie i to twoje wskazówki są bardzo istotne, myślę. Znaczy, no to ja to mówię o tym, także no i tak się będą pojawiały pytania tam o biografię i tak dalej, no to nic nie poradzisz. Tak nawet jakbyś napisał OR, nie OR, to kogoś, kogo denerwuje jego własna biografia, i tak napisze maila, że chce poprawek. No dobra. A na przykład takie rzeczy, jak teraz mamy w tym o Wikipedii, te podstawowe informacje prawne, jakieś tam zasady współtworzenia i tak dalej, to też zachować na tym Wikipedia o Wikipedii? No w sumie chyba nie, że to nie jest to miejsce. Tego to bym raczej widział w kontakt dla edytorów. Być może, tak? Co? Dlaczego? Tak, ale dlaczego? Ale poczekaj. Nie, powinna być informacja, że ty też możesz edytować, ale nie w takiej rozbudowanej formie, tylko po prostu napisanie, że powiedzmy, tak mówię, po pierwsze, co to jest Wikipedia, czyli że to jest encyklopedia i tak dalej. Potem, kto ją edytuje, taki rozdział bardziej. I tam by było napisane, że robią ją właśnie wolontariusze, tak, że nie ma rady redakcyjnej i że ty też możesz dołączyć. To tak, jak najbardziej w tym takim. To też mówi po prostu, jest to informacja o tym, że wszyscy mogą ją współedytować, łącznie z tym, który czytelnik aktualny, który czyta ten tekst. Znaczy ja myślę, że tam ma więcej informacji, ale należy je ułożyć w odpowiedni sposób, czyli tak jak informację prasową się robi, czyli najpierw się pisze te główne rzeczy, które chcemy przekazać, no, jak gdyby esencję, a potem można rozbudowywać to w dół, jak gdyby. I im dalej ktoś czyta, tym więcej się dowiaduje, no ale te najważniejszy przekaz powinien być w pierwszych akapitach. No ten pierwszy akapit jest w porządku akurat. On jest w porządku, tak? Potem to ogólnie o Wikipedii jest no takie nie w 5, nie w 9, to znaczy jest no tak rozbudowane, ale właściwie nie wiadomo, o co chodzi. Bo reuse to jest potem w kolei w tych podstawowych informacjach prawnych, tak? I zresztą jak mamy tą zakładkę wykorzystanie, to tam też jest wsadzone. Więc tutaj to, no i pod tym akapitem, to bym w tym, można się nazywać ogólnie o Wikipedii, i tu powinno być napisane właśnie, że to jest wiki, że każdy może edytować, że tworzą ją wolontariusze, tak, nie ma rady redakcyjnej i ty też możesz dołączyć. No takie cztery kwestie, nawet mogłyby być w punktach. Tak hasłowo zupełnie, tak? I wtedy będzie to też łatwiejsze do znalezienia dla czytelnika, tak, że no i potem ewentualnie tutaj też wspomnieć, ale tylko, że są w ogóle jakieś zasady, czyli że każdy może edytować, ale musi się stosować do zasad, nie ma rady redakcyjnej, tak, każdy może dołączyć no i na tym koniec.
No dobra, i na tym koniec powiedzmy tej części takiej bardzo wstępnej, bo przecież ogólnie, czy o Wikipedii w ogóle to jest też strona przeznaczona dla nie tylko tych najprostszych czytelników, ale i dla tych dziennikarzy. Chyba że właśnie dla dziennikarzy dopiero dziennikarzom zrzucić te wszystkie szczegóły o Wikipedii, te wszystkie jakieś tam statystyki, to co my tutaj mamy jako Wikipedia w mediach, statystyki, kronika, dlaczego Wikipedia jest wyjątkowa, to wszystko to, co jest w tym menu bocznym. 10 rzeczy, których nie wiedziałeś, nasza odpowiedź na krytykę, wzrost liczby artykułów. No tak, tak, oczywiście. To w tej części na mediów bardziej. Dobra. To o Wikipedii powinno być krótkie. Tak samo krótki, jak jest krótki kontakt, czy jak jest, powiedzmy, ten wykorzystanie. Okej, okay, czyli generalnie zasada byłaby taka, że o Wikipedii i te takie podstawowe rzeczy raczej mówimy krótko, te, które kierujemy do ogółu, a jakieś tam szczegóły i jakieś różne informacje, to wszystko, co mamy opisane na temat Wikipedii, to raczej kierujemy to do dziennikarzy. I to no tak, daje... tą sekcję o Wikipedii, to tak, ta pierwsza część przed sekcjami jest w porządku. Mhm. I potem raczej, jeżeli później, to już króciutko. I potem... ewentualne tam szczegóły, to w części tych stron... I potem... na przykład zamiast tego ogólnie o Wikipedii, bo ogólnie o Wikipedii to jest już wyżej właśnie, tak? Mm-hmm. To zamiast tego, to tutaj można by właśnie w współtwórcy albo kto może tworzyć, czy jakiś taki chwytliwy tytuł, tak? Mm-hmm. I tutaj te wszystkie informacje właśnie kluczowe, czyli że są zasady, że każdy może edytować, że ty też możesz edytować, nie ma rady redakcyjnej, tak? Mm-hmm. No tak. I wtedy ta sekcja zasady współtworzenia wypada, bo już przestaje być potrzebna. Mhm. No i potem te podstawowe informacje prawne w zasadzie wszystkie są w wykorzystaniu, ale można by je tu krótko powtórzyć, ale naprawdę krótko, tak? Że jest na licencji, która pozwala użyć jej, więcej na ten temat w sekcji wykorzystania. Żeby się nie powtarzać. Tak bym to widział. Wtedy by to było krótko, konkretnie i to z czym chcemy dotrzeć do ludzi byłoby od razu łatwe do znalezienia. Dobra. Okej, okay. To już sobie spisałem wszystko. Znaczy, jest to mój punkt widzenia, ja się nie upieram, że tak musi być, broń Boże, tylko tak nie, mi się no, wydaje, to jest żeby... konkretny punkt widzenia, bo to jest punkt widzenia osoby, która się z tym jakoś tam no, ma większy związek, więc to nie jest tak, że ja sobie powiem sobie muzom, bo mi się tak wydaje, tylko ty już masz trochę doświadczenia z tym, więc już twoje mi się wydaje jest trochę bardziej rzeczowe niż tam powiedzmy mnie czy Marka. Moje czy Marka. To ja mam jeszcze taką uwagę a propos informacji zwrotnej, którą byśmy chcieli. Widziałem na niektórych stronach taką informację, czy ta strona pomocy była pomocna, tak? To może u nas też by coś się takiego przydało z odesłaniem właśnie wtedy, żeby ktoś mógł napisać, tak? Że no szukałem tutaj tego, a tego tutaj nie ma, tak? No ale to kto będzie to ogarniał potem? No właśnie, czy bo to jest też kwestia tego, żeby odpisywać tym ludziom, albo nie wiem, albo nie odpisywać, analizować w ogóle te zgłoszenia. No wiesz, bo w wielkich serwisach typu Facebook to oni mają po prostu pracowników, którzy pewnie kilku, którzy nic nie robią, tylko siedzą i analizują, co tam ludzie im popiszą przy helpach, tak? I oni no potem może... robią z tego pewnie jakieś statystyki, typowe problemy i potem ci, co piszą te helpy też zawodowo, to biorą to pod uwagę. No, my tak za bardzo nie damy chyba rady w ten sposób, no bo kto to będzie systematycznie analizował. No tak, no to jest problem, ale może ich na przykład odsyłać do tych pomoc dla nowicjuszy, tak? Mamy taką podstronę i tam co jakiś czas coś się pojawia i ona chyba w miarę żyje, tak? To może tam się też pojawiają... Pytania od nowicjuszy, tak? Pytania od nowicjuszy. Tak, o tej stronie myślę, tak?
No, z tym, że pytania nowicjuszy to są raczej nowicjuszy, a nie czytelników. No okej, tak, ale mam wrażenie, że tutaj trochę mamy problem z informacją zwrotną. Więc, no owszem. Lepiej chyba mieć problem, że mamy dane i nie jesteśmy ich w stanie przeanalizować, tak, niż że w ogóle nie mamy danych. Mhm. No ale to gdzie tych ludzi będziesz kierował na OTRS, to zapomnij, bo się potniemy tam. Są 3 osoby na OTRS-ie w tej chwili, które coś w ogóle robią. Znaczy, może faktycznie, gdyby zakładać, że oni może by chcieli edytować w Wikicodzie, to żeby zgłaszali swoje uwagi właśnie do pomocy, do pytań, dla pytań nowicjuszy. Czyli to jest ta strona, która na przykład jest linkowana pod FAQ. Kiedyś było tak, że było FAQ i było tych kilka podstron i każda podstrona, powiedzmy FAQ średni, ten slash konto użytkownika i ona prowadziła do podstrony pytania nowicjuszy slash konto użytkownika i wtedy pytania nowicjuszy były podzielone tematycznie. A ja to zauważyłem, że raczej niewiele na niektórych się dzieje, więc scentralizowałem to i teraz jest jedno FAQ, są podstrony, ale wszystkie te strony linkują znowu do jednej, do po prostu pytań dla nowicjuszy. Ktoś te pytania ogarnia, bo widzę, że nawet to jakby działa, nie? Bo samo... Pytania dla nowicjuszy działają, tak. I myślę właśnie, żeby ten link, który jest... No to można kierować. No tak, to tak. Można... No to tak można zrobić rzeczywiście, jak jest rzeczywiście ogarniane te pytania dla nowicjuszy. Mam na myśli ten link, zadaj pytanie swoimi słowami, tak? No tak, tak. Żeby on był po prostu pod albo każdą, albo większą ilością stron pomocy. Dobra, to jest jeszcze okej. No potem się okaże w praktyce, czy to będzie ogarnialne, tak, czy nie dla ludzi, znaczy tych, którzy będą to czytali. No tam tak, całkiem jest. Sporo ludzi akurat sprawdza, więc... Dobra, więc na przykład to... Ale czy to by znaczyło, że cały ten taki menu, to takie menu o Wikipedii i to, co powiedzmy taki a la Infobox, który jest... który ma informacje na temat Wikipedii, czy to przerzucić na podstronę Preskit? Czy o Wikipedii tutaj ma tego nie być? Bo w Preskit... A nie, w Preskicie to już jest. Ja bym się tego tutaj. Wydaje mi się, że to tutaj może zostać. Może niekoniecznie z całą statystyką wzrostu ilości artykułów, ale jedynie z linkiem do statystyki, tak? Znaczy, wiesz, to jest akurat... No może, można by, no tak, tak. No okej. Okay. Dobra. Dobra, no to już okej, czyli to też sobie spiszę. A jeżeli chodzi o kontakt, czyli to, od czego zaczęliśmy i może na czym skończymy, a może nie, zobaczymy. Kontakt mamy dla czytelników, dla edytorów, dla mediów. Po co jest to dla edytorów w tym miejscu? Czy ludzie, którzy są edytorami, patrzą na kontakt dla edytorów? Znaczy nie, bo tutaj chodziło o to, może nawet nie powinno być tutaj dla edytorów, tylko to powinno być zostań edytorem, czy jakoś tak zatytułowane, dla osób, które chciałyby zostać edytorem, a nie wiedzą jak. Taki był chyba zamysł tego. No widzisz, bo właśnie... teraz jasne. Zostań edytorem tak bardziej. Może bardziej redaktorem, edytorem. Tak, edytor to się tak kojarzy, nie wiem, bardziej... No ale redaktor to niestety to jest u nas nazwa własna. Nie możemy jej tutaj... Niestety musimy pilnować tego, żeby było terminologia spójna. Tak. Czyli właściwie na tym Wikipedia kontakt dla edytorów możemy po prostu odesłać do pomoc pierwsze kroki i do jakiś tam, nie wiem, pomoc, nie pomoc, tylko Wikipedia, sprzątanie Wikipedii, jakieś tam proponowane te aktywności,
Ale to ogólnie pomoc pierwsze kroki powinno załatwiać sprawę. No tak, patrzę to. No tak, to by przekierowywało po prostu tutaj, że kontakt dla edytorów i wtedy kieruje, że zostań wikipedystą, tak? I wtedy by było tutaj nie dla edytorów, tylko zostań edytor albo współtwórz Wikipedii jakoś tak. No właśnie, a teraz czy macie jakieś pomysły, jakby to nazwać to inaczej, bo dla edytorów to faktycznie sugeruje, że to jest dla ludzi, którzy już są edytorami i chcą zobaczyć sobie na kontakt. I teraz jak to nazwać? Może prościej, pisz Wikipedię z nami. No ale pisz Wikipedię z nami, to jest długie. Działaj, dołącz. Z tym, że tu są trochę też informacje, gdzie się łączyć i tak dalej, których z kolei nie ma w pierwszych krokach, więc jakby połączyć to jedno z drugim, to tą część tych informacji trzeba by wrzucić do pierwszych kroków z kolei. Znaczy, no tak, tak, no tutaj trzeba by zrobić taką jakby integrację, tak, a nie po prostu wrzucenie tego. No tutaj akurat taka ciekawostka, że to, co jest teraz napisane w kontakt dla edytorów, to jest prosta transkluzja tekstu, który jest użyty w portalu wikipedystów, który swoją drogą będzie do generalnego przebudowania, ale to jest po prostu tekst, który streszcza zawartość kategorii komunikacja wikipedystów. To jest po prostu krótki, nie krótki, ale opis tego, jak wikipedyści się ze sobą komunikują. I jeżeli my chcemy to zrobić tak, że chcemy napisać stronę dla ludzi, którzy chcą zostać wikipedystami, ale nie wiedzą jeszcze w jaki sposób co, to trzeba będzie to troszeczkę przerobić. Tamten tekst oczywiście zostawić na tamtym portalu, ale już nie robić prostej takiej transkluzji. Wikipedia potrzebuje krewie. Przyszło do głowy, że tutaj mogłoby być, no bo to jest tak, kontakt dla edytorów, dla czytelników, dla mediów przerzucić w tym miejscu, gdzie teraz jest dla edytorów, a zamiast dla edytorów zrobić, napisać dołącz. No, no myślę, że tak będzie lepiej. I wtedy to dołącz nie będzie już jakby tak się od razu kojarzyło, że jest kontaktem, tylko po prostu już będzie kierowało do pierwszych kroków. Swoją drogą, pierwsze kroki teraz są pierwsze po lewej stronie. Czy dla czytelników nie powinno być pierwsze zamiast pierwszych kroków? Nie łapię, o co ci chodzi. W nawigacji mamy coś takiego. Pierwsze kroki dla czytelników i na szaro jest edytowanie. To jest w tej nawigacji, tej takiej scentralizowanej. No tak, tak. I czy te pierwsze kroki powinny być pierwsze po lewej, czy dla czytelników powinno być pierwsze po lewej? Bo w tym momencie to by wyszło na to, że my mamy tak, dla czytelników najbardziej po prawej jest kontakt i najbardziej po prawej byłoby dołącz, które by dopiero odsyłało do pierwszych kroków. Czyli logicznie dalej. A pierwsze kroki w tym momencie mamy najbardziej na lewo, czyli jakby najbliżej. No tak, tak, dobrze by było tu kolejność rzeczywiście odwrócić i zrobić tak, znaczy, żeby... Skoro zakładamy, że człowiek jest najpierw czytelnikiem, a dopiero potem zostaje kimś, kto się chce włączyć. No tak, dokładnie. No i czytelnik jest jakby najważniejszy, bo dla niego to wszystko w ogóle robimy, niby teoretycznie przynajmniej. Dobra. To by miało sens, to odwrócenie tutaj porządku. No dobrze, i wtedy w kontakcie będzie właśnie dla czytelników, dla mediów dołącz, tak? No i wtedy go przekieruję na tą drugą część helpów z pierwszymi krokami na początku. I to by było chyba całkiem już wtedy, miałoby tak ręce i nogi. Wszystko ze strony dla czytelników. Będzie miał następną opcję jako edytowanie, które teraz jest na szaro. Rozumiem, że tam będą bardziej zaawansowane jakieś pomoce, tak? Jeszcze raz. To edytowanie w tej chwili jest szaro.
Ale rozumiem, że jak nie będzie szary, to tam będą jakieś zaawansowane strony pomocy, tak? Nawet nie tylko strony pomocy, bo to co tutaj jest, ta cała nawigacja, to nie jest nawigacja stron pomocy, tylko to jest cała nawigacja wszystkich metastron. Więc tam w tym edytowanie będą i strony o zasadach, i o naszej społeczności, i o tym, jak współpracujemy, i jakieś tam o szablonach, i pomoc dla zaawansowanych też. Tam będzie tak zwana reszta, która jest związana z wikipedystami jako takimi, dla typowego wikipedysty. No tak, no to logiczne będzie, że najpierw będzie dla czytelników, potem pierwsze kroki, a potem to ta sekcja taka ze wszystkim. Mhm. A swoją drogą, jeżeli już jesteśmy przy tym temacie, to kiedyś była taka myśl, że można by było zrobić jeszcze coś takiego, taką czwartą zakładkę dla ekspertów, coś w tym stylu, i tam dać GLAM, projekty szkolne i akademickie, projekty instytucjonalne, czyli to, co niedawno zrobiliśmy chociażby z tą wikiekonomią, Wikipedia w publikacjach naukowych, w ogóle Wikipedia i naukowcy. No to teraz pytanie, czy pod taką... Znaczy myślę, że to bardzo dobry pomysł, żeby to było jakby w oddzielnej części. Tylko jak powiedziałeś, tą nazwę to mi się skojarzyło raczej z takimi zaawansowanymi użytkownikami, tak? Czyli jakieś tam edycje szablonów i tego typu rzeczy. Pod tą nazwą bym skojarzył, ale może ja mam skrzywione skojarzenie. Tylko po pierwsze, gdzie taką zakładkę wstawiać? Czy jako czwartą? Czy gdzieś indziej? Ja myślę, że trzeba by zmienić nazwę, jak masz taki plan zedytowania tej trzeciej zakładki na coś innego i tam po prostu będą już wszystkie zaawansowane informacje. I tam też by było to dla tych... No dla tak, tych... te rzeczy, o których mówisz. Aha. Bo to jest tak mała i niszowa grupa, że to chyba nie ma sensu, żeby to było jakoś specjalnie o najwyższym poziomie menu wykorzystywane. Tam tytuł by był na przykład nie edytowanie, tylko jakoś inaczej, gdy nie mam w tej chwili pomysłu i tam byś miał, dopiero tam byś miał sekcję edytowanie, czyli te wszystkie helpy dotyczące edytowania, tak? Mhm. Dalej byś tam miał zasady. Czy w tym momencie nawet mogę pokazać link do tego, co jest już u mnie jako... I potem byś miał wtedy dla instytucji, i ten tytuł, następny tytuł by był dla instytucji. I tam dla instytucji byłyby projekty szkolne i akademickie, GLAM, jeśli jesteś ekspertem, jak możesz dołączyć, jak pomóc. Jak nie chcesz sam edytować, tak, na równych zasadach z innymi. Tylko właśnie, czy na pewno dla instytucji, czy jakoś może inaczej, ale to okej, to jest do omówienia. W tym momencie w hangoutsach podrzuciłem na tym czacie hangoutowym link do tego mojego draftu, tego brudnopisu, w którym jest to, co by było pod tą zakładką. Tutaj nie wszystkie te podstrony są zrobione, ale mniej więcej tak to leci, że teraz mamy 5 elementów. Zasady, współpraca, społeczność, szablony i pomoc. Czym pomoc byłaby już ta dla zaawansowanych? Nie jestem pewien, czy współpraca i społeczność na pewno powinny być oddzielone. Tak, no tak. Natomiast szablony to już jest taka kwestia techniczna, że myślę, że ona powinna być, na przykład powinna być zamiast szablonów czy czegoś, sekcja edytowanie dla zaawansowanych i tamte wszystkie historie. Bo są różne historie, nie tylko szablony, ale masę różnych innych rzeczy w to wchodzi, tak? Kategoryzowanie, w obsługa w NPA i cała masa różnych innych rzeczy, tak? I to akurat już jest współpracy właśnie. To
jak klikniemy współpraca, to mamy tutaj jakieś akcje specjalne, mamy kategoryzację, mamy kwestie tej no to dla mnie to nie jest klarowne, bo czemu te szablony są tak wyróżnione, ni z gruchy, ni z pietruchy? To nie jest taka rzecz, powiedzmy, można być nawet całkiem zaawansowanym edytorem i w ogóle się szablonami nie przejmować. No może i tak, znaczy szablony jako pewna taka dosyć często wykorzystywane, znaczy często wykorzystywane narzędzie. Znaczy ja bym tutaj to właśnie wtedy się zrobi miejsce, patrz, bo byś miał tak, zasady, mhm. Okej. Okay. Potem byś miał edytowanie dla zaawansowanych, czy po prostu nazwać to, bo już na górze masz ten, to dla zaawansowanych. Potem społeczność, czyli ci z tych współpracy i szablonów, ci zostaje tylko jedno, które się inaczej nazywa. Mhm. I potem pomoc zostawić w tym miejscu, gdzie się to wspólne, to dla instytucji, czy jakkolwiek inaczej to nazwać, ale wiadomo, jaka jest za tym idea. Mhm. I to ma wtedy logiczność, bo masz społeczność, czyli ci, którzy na równych zasadach chcą uczestniczyć, rozmawiać z sobą i tak dalej, i potem instytucje, czyli te takie bardziej instytucjonalne podejście do współpracy, edytowania, tak? Mhm. Czyli potencjalnie eksperci, glamy i w projekty szkolne, akademickie i na takie historie. Czyli tutaj ciekawa sprawa, bo w tym momencie nam się łączą nam się szablony i współpraca i mamy zasady, to takie edytowanie właśnie dla zaawansowanych, czyli to cała ta współpraca z szablonami. No po angielsku to by się to wszystko zusammen nazywało maintenance, czyli właśnie zarządzanie. O, mhm. O, to jest dobre słowo. Zasady, zarządzanie, społeczność, pomoc. Zarządzanie. Czyli to wszystko, co dotyczy zarządzania projektem, tak? Bo tak naprawdę zajmowanie się szablonem to też jest forma zarządzania właściwie wyglądem stron i tak dalej. No można by tak to nazwać, bo teraz tak sobie myślę o tym, jak... I tam te wszystkie też rzeczy dla adminów, narzędzia, właśnie zarządzanie szablonami wszystko, co się właśnie też wikiprojekty, portale i cała ta historia taka już hardkorowa, nie? No tak, i to w sumie to by było, na przykład wtedy propozycje tematów, które są w tym momencie, w tym zarządzaniu, byśmy przenieśli jakoś, ja wiem, dla czytelników? No propozycje tematów, tak. Zresztą nawet na OTRS czasami są pytania, że ktoś chce napisać artykuł o czymś tam albo o kimś tam. No i wtedy się go kieruje właśnie na tą stronę, żeby się dopisał tam z propozycją tematu i się często zniechęca, bo widzi, ile tego jest, no ale nic na to nie poradzisz, tak? Bo i tak mu się odpowiada, że wikipedyści piszą to, co mają aktualnie ochotę, są wolontariuszami i nie można ich do niczego zmusić. No, no tak, to całkiem teraz to już dobiera rąk i nóg. I zostaje nam pomoc. Zwłaszcza, że tak mówię, jeżeli wejdzie ten projekt Athena, rzeczywiście zaskutkuje, to znaczy będzie tak, że rozdzielą w interfejsie to wszystko, to cała ta część zarządzania pójdzie właśnie jakby od razu do tamtego interfejsu. Będzie w przyszłości łatwo to przerzucić tam. No tak. Okej, okay, no to co? To czy jeszcze jest coś do zrobienia teraz, do omówienia, czy siadamy i wdrażamy? Znaczy, jak już rozmawiamy o tym, co jest skierowane dla czytelników, to jest zgłoś błąd. Szymon, musiałbyś się wylogować, ponieważ dla administratorów to nie działa. Wejdź na jakąś losową stronę. Znaczy tryb ten taki inkognito, czy prywatny. I kliknąć w menu, które jest w sidebarze, zgłoś błąd. Zgłoś błąd, no. No i wydaje mi się, że tego jest w tym okienku wyskakującym, które się teraz pojawia, troszeczkę za dużo. Okej, okay, to zgłoś błąd to jest osobna sprawa. Ja w tym momencie może błąd zrobiłem, że zacząłem pisać sobie jak... Mam taką kartkę A4 i mam notatki we wszystkich kierunkach, pozaznaczane strzałki i w ogóle. Może trzeba było robić jakąś mapę myśli, ale... Biorę w takim razie następną kartkę.
I dobra, i teraz mamy o tym zgłoś błędzie. To jeżeli jesteśmy zgłoś błędzie, to ja mam od razu taką uwagę, że on powinien, nie wiem, czy to się da technicznie zrobić, ale powinien orientować się, że jestem na stronach pomocy, na stronach użytkownika gdzieś i wtedy dawać sygnał, że to jest do zgłaszania błędów w artykułach i jak jesteś na stronach pomocy, to niekoniecznie jest dobry pomysł, żeby w to klikać. Znaczy, w ogóle to narzędzie nie rozpoznaje wszystkich przestrzeni. Wydaje mi się, że tego nie ma chociażby w dyskusjach. Zaraz zobaczę. Czy to jest w dyskusji? Po prostu dyskusji. No jest w dyskusji. Jest, jest, ponieważ mamy dużo takich zgłoszeń, które właśnie ktoś wszedł ze strony dyskusji i raczej poprawiamy na głowę. W spisie treści też jest zgłoś błąd pomocy. W dyskusji pomocy też jest zgłoś błąd. Wszędzie jest zgłoś błąd oprócz strony głównej. To może na stronach... Na stronie głównej jest to ręcznie wyłączone. I na OZ-ach to jest ręcznie wyłączone. No tak, na tych stronach specjalnych po prostu. Na specjalnych, tak. To wydaje mi się, że na stronach pomocy nie powinno być opcji zgłoś błąd, ewentualnie powinna być inna opcja zgłoś błąd w stronach pomocy, tak? Albo coś, albo odesłanie do... No to da się zrobić, ponieważ jeżeli wejdziemy na stronę pliku, to wtedy tam jest inny link. No właśnie, i to chyba byłby dobry trop, bo wtedy rozbilibyśmy zgłoś błąd na sam ten link w tym miejscu, na różne adresy docelowe. Po pierwsze mielibyśmy zgłoś błąd klasyczny, razem też ze zgłoś błędem dotyczącym plików, czyli to jak sobie wejdziemy na jakikolwiek plik, na jakąkolwiek stronę w przestrzeni pliku naszą, to widzimy zgłoś błąd w pliku. No ale tutaj jest też taki problem, że jeżeli ma się wyłączoną przeglądarkę multimediów. Tak. Ja cały czas mówię ale to, tym, już, to już inny problem. Nie, o tym teraz mówimy. Jak teraz właśnie mówię, że jak już jesteśmy na stronie jakiejkolwiek stronie z przestrzeni plik, to mamy w sidebarze naszym, cały czas jesteśmy w Wikipedii polskojęzycznej, pl.wiki.org i mamy w miejscu tam, gdzie zwykle jest zgłoś błąd, to tam mamy teraz zgłoś błąd w pliku. Tak, zgadza się, o tym mówiłem. Tak, i mamy tam nawet trochę inny tekst. Więc jeżeli się da różnicować tekst w zależności od przestrzeni, to ja bym jeszcze bardziej to właśnie zróżnicował. I wtedy... No tak, i zrobić jeszcze zgłoś błąd do pomocy i wtedy nawet ten pomysł tam Marka, zdaje się, żeby na każdej podstronie pomocy był ten klawisz, to by był klawiszem właśnie do tego, a nie do faka w takim układzie. Znaczy link do faka i tak jest zawsze, ale link do tego byłby pomocą, czy link byłby do tego, a nie do zgłoś błędu zwykłego. Bo teraz mamy zgłoś błąd, oczywiście. I zgłoś błąd do ZB prowadzi, a wyprowadził do pytań nowicjuszy. No dobra. I to byśmy wprowadzili w pomocy, ale ja się zastanawiam, czy przypadkiem w przestrzeni Wikipedia też by nie wprowadzić tego. Bo tak naprawdę to po co w przestrzeni Wikipedia, jesteśmy na przykład w kawiarence i mamy zgłoś błędu. No nie, tam ewidentnie nie powinno być zgłoś błędu. A mógłby być wciąż do właśnie pytań nowicjuszy z takim samym albo bardzo podobnym tekstem, który by się wyświetlał w przypadku stron pomocy, prawda? Albo to, albo wcale tego linku, żeby nie było. Ewentualnie, tak? Ale czekaj, przestrzeń Wikipedia, zarówno kawiarenka, jak i test. Nie, to tam powinien być. No właśnie, właśnie widzę, że ktoś niedawno zgłosił błąd do listy zabytków. W
która jest w przestrzeni Wikipedia. Wikipedia dwukropek, Wiki lubi zabytki, ukośnik lubuski, ukośnik Gorzów Wielkopolski. No, tak, ta lista zabytków to w ogóle moim zdaniem powinna być artykułem, bo to jest ten, ona jest całkiem solidnie zrobiona, jak nawet jest na podstawie źródła z NIDU i tak dalej, to jest inna niższość. Ona jest w złym miejscu po prostu, ale tak się już przyjęło, bo tak od początku było, Wiki lubi zabytki i tak to idzie. Ale to faktycznie, to nawet jeżeli się przyjęło, to ja bym to przerzucił do, czy to do artykułu, czy to gdyby to było w innej formie, to nie do Wikipedii, tylko jakoś tam do Wikiprojektu. Ale skoro są źródła i to jest rzetelne i w ogóle, to do artykułu być może też by spełniało. Jedyny problem, że tam są te ikonki, żeby zaploadować, tak? Czyli wersja do głównej przestrzeni by była tego pozbawiona oczywiście. Mhm. A te ikonki, wersja z ikonkami byłaby w przestrzeni Wikiprojekt, a nie Wikipedia. To nie ma sensu, żeby to było Wikipedia. No tak, tak. Mhm. No, to przy okazji obskoczyliśmy jeszcze Wiki lubi zabytki. A coś jeszcze, Wojtek, mówiłeś, że to dla ciebie jest za długi tekst ze zgłoś błędu i od tego w ogóle zaczęliśmy temat. No długi jest, tak, ale to może i dobrze, bo on zmniejsza liczbę jednak zgłoszeń i takich może najgłupszych wycina, bo ludziom się przeczytać nie chce, zanim nie znajdą miejsca, gdzie trzeba kliknąć. No bo tu jest taki tekst. Możesz zgłaszać znalezione błędy w artykułach Wikipedii, jednak pamiętaj, że Wikipedia to wiki i można, a nawet należy śmiało poprawiać znalezione błędy samemu. Jeśli to możliwe i tak dalej, jeśli potrafisz poprawić błąd, nie zgłaszaj go tutaj. Uwaga, jeśli zamieściłeś raport o błędzie, a teraz go już nie ma, to najprawdopodobniej został naprawiony. Później jest jeszcze osobna ramka, formularz nie służy do zgłaszania próśb o rozwinięcie bądź stworzenie odesłania. Wikipedia nie udziela jakichkolwiek porad na życzenie. Jeśli masz jakąś prośbę o poradę, nie zgłaszaj jej tutaj. Tego ludzie nie czytają. To jest coś na zasadzie, jeżeli instalujemy program i są jakieś warunki licencji, to ich się nie czyta, tylko klika na ślepo dalej. A dużo na zgłoś błąd trafia pytań o napisanie artykułu albo powiedzmy w ten propozycji tematów głównie w zasadzie albo jakiś próśb o porady? Zdarzają się. Rzadko. Mam wrażenie, że o napisanie artykułu rzadko, raczej to są rzeczy ja widziałem i wiem i napiszcie tak jak ja wiem. No to na to nie poradzisz, ale to zawsze tacy są, no to na OTRS piszą i wszędzie i czego byś nie napisał, to zawsze tacy są, co wiedzą lepiej, tak? To jest natura ludzka. Natomiast ja to nie widzę, znaczy ten zgłoś błąd jest dobrze, że jest tak trochę tego tekstu, to moim zdaniem, zanim ktoś przejdzie do formularza. No tak, ja bym odrobinę skrócił, no ale skoro Tomasz uważa, że tak jest dobrze, no można by to inaczej trochę, żeby w punktach było czy coś, żeby było czytelniejsze, nie? Ale tak te treści powinny tu zostać się, bo myślę, że jednak mimo wszystko, no nie wiemy tego, bo żadnych badań nie robiliśmy, tak? Ale że jednak ci, co ewentualnie klikną tu i zanim znajdą ten klawisz przejść do formularza, to rzucą okiem na to, że na przykład tutaj się nie zgłasza problemów życiowych na przykład. Znaczy, no z tym jest problem, że często się pojawiają zgłoszenia, tak, samochód mi nie działa, jak ktoś wchodzi na artykuł o danym modelu, tak? Takie mam wrażenie przynajmniej, że się pojawiają dosyć często. No to by trzeba w takim razie zrobić eksperyment pod tytułem na jakiś czas zmienić ten tekst i zobaczyć, czy się będzie pojawiało więcej, czy mniej takich treści, jak, no mniej się nie będzie pojawiało, ale czy się będzie pojawiało więcej, tak? Jak się będzie pojawiało więcej, to znaczy, że jednak jakiś procent ludzi czyta to i się nie decyduje w taki błąd, pseudobłąd zgłosić, a może się okazać, że to nie ma żadnego wpływu rzeczywiście i taka sama ilość będzie, no to wtedy znaczy, że teoria się sprawdza, że tego nikt nie czyta. No to można się nawet chyba i pokusić o taki właśnie eksperyment. Na tydzień jakiś inny tekst tam wrzucić i zobaczyć, czy to cokolwiek w ogóle zmienia. Przy okazji to też na przykład można by odświeżyć trochę wygląd sam tego komunikatu i te przyciski anuluj, przejść do formularza i popraw samodzielnie, zmienić ich, no,
zmienić formatowanie, ten CSS. W nowym stylu. Słucham? Wydaje mi się, że one są w tym nowszym stylu już pasującym do wektora. Nie, absolutnie. Znaczy, one są w stylu takim częściowym, coś tam, ale to nie jest ten styl, który robi mail. A więc to jest styl, z którego i tak będziemy rezygnowali, czy już rezygnujemy. Czy w nowym stylu to powinny być niebieskie pola z białymi literami, czy jeszcze? Nie, nie, niekoniecznie. Wejdź sobie, niedawno właśnie zmieniłem, już postanowiłem tak dostosować naprawdę w 100%. Także wejdź sobie na stronę główną Wikipedii, a potem na przykład sobie wejdź na ten, kliknij na link wyróżnionych. Witamy w Wikipedii, coś tam mamy tyle i tyle wyróżnionych i masz wylosuj wyróżniony artykuł. I ten wylosuj wyróżniony artykuł nie jest niebieski, tylko jest biały. Semantyczna różnica między białym a niebieskim jest taka, że niebieski to jest, to prowadzi do jakiegoś, do jakichś następnych kroków. Jest, jeżeli klikasz na niebieski, to znaczy, że coś jest dalej, z czym musisz coś tam konkretnie robić. A biały to jest po prostu, no, to jest taki neutralny. To jest, dobra, kliknij, to sobie coś wyszukasz, albo kliknij, to byś miał więcej informacji na ten temat. To nie jest część procesu, tylko to jest przejście do nas, do jakiegoś tam innej strony, no tyle. Czyli tutaj będą niebieskie po prostu, no, ale to myślę, że jest sprawa wtórna. Tam potem to nie jest dużo roboty, podejrzewam, przystosować to do tych nowych obyczajów. Tak, znaczy akurat anuluj byłoby troszeczkę inaczej, przejść do formularza byłoby niebieskie, popraw samodzielnie byłoby niebieskie. Tak. To przy okazji właśnie to zrobimy prawdopodobnie, znaczy chciałbym. No i coś jeszcze? To z głośbą chyba wszystko. No w tym temacie to wszystko. I jakichś więcej, nie wiem, wątków nie ma, jak na dzisiaj. Marku, kiedy my zaczynaliśmy? Jakieś 2 godziny temu, prawda? 13:30 tam z kawałkiem. No jakoś. No dobra, czyli znowu nam wyszły niecałe 2 godziny. I to chyba jest dobry czas, żeby skończyć. I wyrobiliśmy się mniej więcej tyle, ile trzeba było, prawda? Tak to by można było ująć. No to warto jeszcze przypomnieć, gdzie nas można znaleźć, jak można słuchać, że spotykamy się co tydzień w soboty o godzinie 13:30, jeśli to jest już... Myślę, że to jest już dobra pora. Znaczy, można się łączyć z nami wcześniej, bo tak po 13 kończymy nowiny Wikiradia i potem możemy, już tutaj zaczynamy próbować się łączyć z zespołem. Najpierw rozmawiamy sobie bez transmisji, bez nagrywania, a o 13:30 zaczynamy transmisję i nagrywanie. I to jest to, czego można posłuchać później. Mhm, czyli jeszcze raz po prostu, 13:30 to jest czas, kiedy startujemy mniej więcej. Około 13 już można się z nami łączyć, co sobotę. Potem te wszystkie nagrania lądują na YouTubie, na kanale Wikiradio. No też zadbam, żeby to wszystko było opisane na tablicy ogłoszeń i na Facebooku. Link na notatek będzie w opisie. Właśnie jeszcze jeden problem mieliśmy, bo ja chciałem, zrobiłem z tego nagrania plik OGG. Chciałem go rzucić do Commons, żeby można go było umieścić po stronie projektu, to znaczy na sprzątaniu metastron. No ale niestety za duży jest ten plik. Nie wiem, jak tutaj sobie z tym poradzić. Matmarek powiedział, że się nie da. A nie jest tak, że niektóre osoby mają możliwość rzucenia większych plików i trzeba dostać uprawnienie? No to jeśli tak jest, no to bardzo prosimy o pomoc. Chętnie. Znaczy można przez Glam Tools można większe pliki ładować. Glam Tools? Tak, tylko tam trzeba uzyskać, napisać do FAE o dostęp do konta specjalnego, wyjaśnić, co będziesz ładował stale i akurat Wikiradio nawet by do tych Glam Toolsów pasowało. I potem oni ci dają możliwość ładowania większych plików przez te narzędzia Glam Tools. Musisz je wystawić na swoim serwerze gdzieś tam i potem w te narzędzia Glam Tools automatycznie z metadanymi pobierają z tamtego serwera na Commons.
z pominięciem, znaczy to idzie też przez API, ale nie idzie przez to standardowe API, tylko przez te właśnie specjalne dla glamów. Aha, ani prostszej metody nie ma? No chyba nie, chyba że trzeba jakieś specjalne uprawnienia inne uzyskać do ładowania większych plików. No to może ktoś ze słuchaczy nam coś podpowie, a spróbuję przez Glam Tools, to, tak? No, Mogę link rzucić, zaraz poszukam tego, to jest na Commons chyba. Glam Tools, Borysie, czyli po prostu Glam, a Tool to jest narzędzie po angielsku. No tak, tutaj zaraz wam rzucę. No Fael miał na Wikimanii wykład na ten temat i tłumaczył, jak to się używa i że każdy może, tylko musi po prostu do niego musi się zgłosić, żeby on dał uprawnienia, bo można przy pomocy tego właśnie zamulić serwery, tak? Jakby się, nie wiem, złośliwie jakieś gigabajty czegoś baziewnego tam wrzucało. Dobra, jeżeli chodzi jeszcze o takie sprawy związane z zakończeniem, mieliśmy odpowiedzieć na komentarze po ostatnim spotkaniu, pojawił się jeden, co do, po pierwsze film Full HD, a po drugie napisy do filmu. Więc jeżeli chodzi o napisy do filmu, to za bardzo nie wiem, o co by tutaj chodziło, bo to napisy do tego, co my mówimy, tak? To trzeba by było jakoś przepisać to, co my powiedzieliśmy. Zapraszamy, no jeśli ktoś ma ochotę to przepisywać, to proszę bardzo. No, jak ktoś nam zrobi z transkrypcji, to jestem jak najbardziej za. To by było nawet i fajne, bo żeby potem była z tego jakaś taka właśnie dokumentacja, tak jak chociażby na IRC-u spotkania zarządu są dlatego na IRC-u, a nie na hangoutach, że robi się od razu rejestr spotkania i to wszystko już od razu jest na piśmie. Ale tam spotkania zarządu mogą sobie jeszcze pozwolić na coś takiego, że się odbywają na piśmie, natomiast my właśnie po to tutaj mówimy, żebyśmy nie byli związani formą pisemną. Znaczy taka rozmowa, jak dzisiaj, to trwałaby, podejrzewam, na IRC-u 3 albo 4 razy dłużej. No tak, dokładnie. Więc dlatego po pierwsze my mówimy, a ewentualnie jeżeli chce ktoś przepisać to oczywiście zapraszamy, ale na zasadzie ogólno-wikipedycznej to popraw. Bo sami raczej tego nie będziemy robili. Szczególnie no, dlatego, że chcemy iść cały czas do przodu, a nie tylko opisywać i sobie dobudowywać kolejne piętra opisów tego, co robimy. Bo inaczej już byśmy sobie przestali robić, a zajęlibyśmy się biurokracją i opisywaniem opisywania. No dokładnie. A jeśli chodzi o jakość wideo, w ogóle z YouTube'a korzystamy nie dlatego, że chcemy z YouTube'a korzystać, tylko po prostu jest to przydatne narzędzie. I tak naprawdę wolelibyśmy z czegoś innego korzystać, ale no, ono jest łatwo dostępne, łatwe do użycia. Hangout po prostu umożliwia nam kliknięcie jednego przycisku i zapisanie całej rozmowy i nadawanie jednocześnie na żywo. Nie znam innego takiego mechanizmu, który takie rzeczy by umożliwiał i potem jeszcze w dodatku zaznaczanie fragmentu, od którego chce się coś skomentować, na przykład jeśli chcemy komuś wysłać jakąś informację, to wystarczy w YouTubie zaznaczyć sobie, że od tego momentu komuś wysyłam nagranie z YouTuba i on wtedy od razu słyszy to miejsce, które chcę skomentować. Natomiast no nie ma takich narzędzi do audio. Znaczy są, ale trzeba było na nowo je pisać. I właściwie no to mija się z celem. Bo że za rok... Nie ma równorzędnych, prawda? Bo YouTube jednak ma swoją jakąś tam renomę i w ogóle, więc dużo łatwiej jest pracować, pokazywać ludziom link do YouTube'a i potem już są różne możliwości przerobienia tego, niż podawać link do bardzo, bardzo mało znanego, może wśród podcasterów właśnie jakiegoś tam serwisu z plikami audio. No dokładnie. No i funkcjonalność tego YouTube'a jest po prostu nie do przebicia w tej chwili. Tak. Ale jakość wideo tutaj nie wpłynie na jakość audio. No obrazki też się, podejrzewam, nie wyświetlą większej rozdzielczości, jeśli to będzie HD. Także no, nie widzę celu podwyższenia jakości, zwłaszcza, że chyba nie wiem, czy tam jest możliwość przy uruchamianiu określenia jakości nagrania. Na pewno nie.
prościej może w tym pokój kontrolny jest. Mogę was wyciszyć wszystkich. Ale jakość możesz zwiększyć? Jakości nie... Testowaliśmy też jakość połączenia studyjną. Wtedy jest troszeczkę rzeczywiście lepsza jakość audio, ale z kolei wchodzą szumy, bo wtedy Hangout wyłącza wyciszanie szumów. Pojawiają się szumy. No jeśli mamy 3-4 osoby jednocześnie, to te szumy się sumują i będzie dosyć mocno szumiało. Także no korzystamy z tego, co jest dostępne. Mhm. Ale bez zasady nie będziemy robić Full HD, no bo to nie wpłynie na jakość dźwięku, a tutaj dźwięk jest najważniejszy chyba. Ale a co, było zgłoszone, że dźwięk jest niewystarczający od nas? No, nie. Po prostu tylko tyle, że film można by zrobić w Full HD, ale też nie ma potrzeby robić filmu samego w Full HD, dlatego że nasz film akurat jest tylko dodatkiem do dźwięku i nawet lepiej, że jest trochę w gorszej jakości sam film, dlatego że łatwiej jest potem go przycinać i szybciej to się już wdraża i szybciej się przetrawia, niż gdybyśmy to mieli w pełnym Full HD. Więc... No tak, ale zresztą poniżej 480 pikseli powoduje też obniżenie dźwięku jednocześnie. No dobra, słuchajcie, to jest tyle. Dziękuję już i teraz, się teraz rozłączę, właśnie... dobra? To... Dziękujemy. Dzięki bardzo. Dobra, to był Polimer. No, to na razie. I powoli właśnie też już zmierzam do końca, więc to już odpowiedź na to skończyliśmy. I teraz, czy mamy jakieś plany na za tydzień? No właśnie, etherpad.wikimedia.org/p/lwiki-ux. Dałby się jakiś prostszy. Tak, oczywiście jest prostszy. Po prostu etherpad.wikipedia.org/plwiki-ux bez tego p slash w środku, bo to p slash to się dorabia samo. Więc po prostu etherpad.wikimedia.org/plwiki-ux. Tutaj zawsze najnowszy opis tego, co planujemy. Na przyszły, w najbliższym wydaniu. No teraz jest akurat 20 września, kończymy to spotkanie. A na samej górze pojawia się link do Hangoutsa, który na bieżąco, zawsze przed każdą audycją musimy wygenerować. No, nowy, także jak się zaczyna transmisja, to tutaj pojawia tak, się. I teraz pytanie, co planujemy na za tydzień? Czy są jakieś pomysły konkretne? Bo ja tam swoje bym może i miał, tylko pytanie, czy wy coś macie? Czy chcecie coś przerobić na następnym spotkaniu? Pozycje, więc można coś z tego wybrać, w zależności od tego, kto będzie na tym hangoucie, prawda? Bo dzisiaj owszem, też troszkę... ale czy też mamy jakieś konkretne propozycje od nas? Na przykład niedawno, chyba wczoraj, Wojtek mi podsyłał uwagi do komunikatu MediaWiki. I nawet się też dopisał do Wiki projektu sprzątanie metastron. I sobie dopisał, że będzie się zajmował, czy się zajmuje komunikatami tymi systemowymi. No troszeczkę, jako nie bardzo aktywny, średnio aktywny, ale owszem, to są rzeczy, o których chciałbym... Czy na przykład... Tylko w przyszłym tygodniu. Czy masz może na przykład jakiś konkretny pomysł, o czym możemy porozmawiać? No, na chwilę obecną nic mi nie przychodzi do głowy. W takim razie być może porozmawiamy sobie trochę o takich sprawach czysto praktycznych, niekoniecznie dotyczących wszystkich, w tym sensie, że to nie będą metastrony, ale jest spora praca do przerobienia w związku z zaproponowaną przeze mnie rezygnacją z szablonu Władca. On ma 14 tysięcy wykorzystań, według mnie dubluje na boxy. To jest rzecz, którą trzeba będzie zrobić, no takie typowe zadanie dla stachanowców. To możemy sobie porozmawiać właśnie dlaczego jednak się zdecydowaliśmy na usunięcie czegoś, co jest na 14 tysięcy stronach, a jeszcze 14 tysiącach. A jeszcze na kolejnych tysiącach są szablony związane z nim w jakiś tam sposób, podobne do niego. Może spróbujemy sobie coś powiedzieć o tej najnowszej funkcji eksperymentalnej, o którą mnie spytał
też Wojtek, jak mnie spytał, to ja w ogóle nie wiedziałem, co chodzi, bo nie jestem żadnym odbiorcą. Włączyła się automatycznie, ty masz w preferencjach wstawione, żeby wszystkie nowe funkcje eksperymentalne same się włączały. Tak, i właśnie że, dlatego też, że nie jestem OZ-owcem, to nie wiedziałem, że to mi się włączyło, bo nie miałem w ogóle jak tego sprawdzić. I się potem okazało, że właśnie to ma służyć znacznemu przyspieszeniu Wikipedii. Także może sobie porozmawiamy o tym, czy to jakoś faktycznie przyspiesza, czy nie przyspiesza, czy tam coś z tym trzeba dalej zrobić. Ewentualnie jakiś tam media viewer i kwestie lepszego tłumaczenia komunikatów. No, mam nadzieję, że jakieś konkretne tematy dojdą. Tak jak dzisiaj właśnie tematem zaproponowanym na dzisiaj, który pojawił się tydzień temu, było właśnie omówienie stron przeznaczonych dla czytelników. Aha, i ewentualnie powiemy coś o designie. Czyli ogólnie mam kilka propozycji. Jakbyście wy mieli, to wasze będą miały pierwszeństwo przed moimi. Dobra, to w takim razie już nie przedłużamy. No jeszcze chciałem tylko przypomnieć o jednej rzeczy, że zapraszamy tutaj do studia Wikiradia w MDK przy ulicy Łazienkowskiej 7 w Warszawie. Mamy trochę miejsca, planujemy zrobić więcej. Więc można usiąść i z nami albo pogadać, albo posłuchać nas tylko i sobie edytować w tym trakcie tego naszego spotkania Wikipedię. No i po 16 planujemy tutaj też warsztaty dla młodzieży, która na razie nie przychodzi, ale będą jeszcze jakieś działania podjęte, żeby tutaj takie warsztaty stworzyć, jakieś 2-3 godziny mniej więcej po 16, czyli po naszej audycji tak naprawdę, po naszym spotkaniu. No ale można wcześniej przyjść, zapraszamy. Okej, no to chyba to wszystko, prawda? Już tak. Na dzisiaj. Dobra, to w takim razie dziękuję wszystkim za uczestnictwo. Zauważyłem też, że jesteśmy i słuchani, i tam Tufor nas słucha albo słuchał, i The Polish podlinkował już po raz drugi na grupie PL Wikipedia na Facebooku link do mnie. I Maciej Konarski też no, odpisał mi, że jednak nie weźmie udziału, ale odebrał też zaproszenie. Wojtka niestety nie było, ale w Pedzicha, ale mam nadzieję, że będzie następnym razem. Także powolutku całkiem audycja nam się rozwija. No i co? I dziękuję znowu. Dzisiaj był Wojciech Tadeusz Mężyk i dziękuję. Koledzy z Wikiradia Marek i Borys. Dzięki. Dziękujemy no, jeszcze. Ja Cilion. Żeby poprosić, jeśli ktoś jeszcze nas słucha na końcu audycji, żeby rozpowszechniać informacje o tym, że mamy takie spotkania i że można dołączyć. No to zawsze działa. No bardzo ważne jest to, że właśnie można dołączyć, jeżeli jesteś zainteresowana, zainteresowany, znasz się na czymś takim, co my robimy, co poruszamy, masz jakieś konkretne uwagi, co można zmienić, także żeby to twoje uwagi były już gotowe do zastosowania, to jak najbardziej zachęcamy do tego, żeby się dzielić uwagami i dołączać do naszej dyskusji. Myślę, że jeżeli ktoś też ma w Wikipedii coś takiego, co go bardzo drażni, mu przeszkadza, to też możemy się nad tym zastanowić, tak? Niekoniecznie z gotowym rozwiązaniem trzeba przychodzić. Tak, znaczy mówię o tym, że raczej osoby, które już mają doświadczenie w czymś i możemy na przykład tak jak z Wojtkiem mieliśmy rozmawiać o czytelnikach, to przyszedł Tomek i też jego uwagi były bardzo ważne dla nas, to coś mniej więcej na tej zasadzie też w innych tematach. Chociażby właśnie te wiki dane i infoboxy. No dobra, no to tyle. W takim razie mamy 2 godziny i kilka minut. Jeszcze raz dziękuję wszystkim i do usłyszenia, do pogadania za tydzień. Do usłyszenia. Cześć.